witamy serdecznie na webinarze serii Bliżej Boga Być. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, co jest zawarte w Piśmie Świętym. Akurat ja w ręku trzymam Biblię Brytyjkę, chociaż Biblia Tysiąclecia jest bliska memu sercu i wszystkie cytaty, które ja przynajmniej dzisiaj będę podawał, będą z Biblii Tysiąclecia. Mam dzisiaj wspaniałych gości u mnie w studio, jeżeli mogę tak powiedzieć. Chciałbym, żebyście tylko wybaczyli, jeżeli gdzieś może nasze wystąpienie nie do końca będzie tak profesjonalne jak w telewizji, bo dopiero się uczymy, ale mamy chęci, mamy zapał, aby głosić Słowo Boże, aby ewangelizować, aby rozmawiać z wami na te trudne tematy dotyczące wiary. I dlatego też zaprosiłem Marka, który gościł dotychczas w poprzednich dwóch odcinkach. Marek Micyk jest teologiem, pedagogiem. Bardzo miło mi, Marku, ciebie dzisiaj tutaj gościć. Mamy Grzegorza Kiełpińskiego, który jest sportowcem, chociaż w ostatnim czasie właśnie powiedział, że studiuje teologię, ale swego czasu był mistrzem Polski w kickboxingu, także wspaniała gwiazda. Mamy aktorkę, być może poznajecie, Anię Samusionek, którą można zobaczyć na ekranie polskiej telewizji, i Kamila, którego w telewizji do tej pory pewnie nie mieli się możliwości oglądać. Kamil się przyznał, że to pierwszy raz, ale Kamil specjalizuje się w masażu, w fizjoterapii, takim masażu leczniczym. Gdyby ktoś chciał skorzystać, to zapraszam, podam kontakt do Kamila, bo sam czasem korzystam z jego masaży i jestem mocno zadowolony, przynajmniej wyprostowany jestem i plecy mnie nie bolą. Także dziękuję wam serdecznie, że przybyliście. No i przechodzimy do meritum naszego dzisiejszego tematu. Jak wspomniałem, to całe wydarzenie jest, ja przypomnę tylko, pod hasłem Bliżej Boga Być. Prowadzę kanał na Facebooku właśnie pod tym tytułem i pod tym adresem. I tak właściwie od tego wszystko się zaczęło. Powstała książka Bliżej Boga Być, sam ją napisałem, gdzie dzielę się doświadczeniami, takimi właśnie duchowymi przeżyciami, chociaż to nie jest jedyna książka, którą napisałem na tematy religijne, bo w ręku trzymam drugą, Czekając na Jezusa. Ona jest bardzo trudna i nie wiem, czy każdy by przez nią przeszedł, ale co ciekawe, w tej książce zebrałem masę fragmentów z Pisma Świętego na konkretny temat. Zrobiłem sobie taką ściągawkę, która co ciekawe przydaje się też innym. Czyli na przykład jest tytuł Prawda zawarta w Piśmie Świętym, czyli o samym Piśmie Świętym. I mamy tutaj fragmenty, gdzie samo Pismo Święte wyjaśnia, dlaczego powinniśmy studiować Słowo Boże. Mamy tutaj tematy czasy ostateczne i powrót Jezusa. I wszystkie fragmenty, które dotyczyły tego tematu, zebrałem właśnie w jednym miejscu. Co nas czeka w niebie, czy masz pewność zbawienia i wiele innych, zachęcam, żeby przeczytać. W ostatnim czasie, specjalnie też dla tego całego wydarzenia, założyłem między innymi dla tego wydarzenia, założyłem Fundację Lepszego Życia. Można zobaczyć ją w internecie pod adresem właśnie fundacjalepszegożycia.pl. I tam jest właśnie projekt, który dotyczy tego, co w tej chwili robię, czyli projekt ewangelizacji. I to jest projekt trzeci. Gdybyście chcieli nas wesprzeć w tym, właściwie ten projekt, nie nas, bo my jesteśmy tutaj charytatywnie, to co robimy, to robimy z pasji, bo naszą pasją jest właśnie opowiadanie o Jezusie, opowiadanie o Bogu, przybliżanie innym Boga. Staramy się nie dyskutować na tematy teologiczne, dlatego też na naszym profilu raczej nie zobaczysz na ten temat dyskusji, ani specjalnie nie wyróżniamy się, że ty to jesteś może katolik, ty jesteś protestant, a ty jesteś prawosławny. Wiemy, że nasz Bóg Ojciec, wspaniały, wszechmogący, jest Bogiem wszystkich ludzi. Na przestrzeni wieków akurat Kościół podzielił się na różne denominacje, wyznania, ale o tym nie rozmawiamy, przynajmniej na tym profilu. Przynajmniej staram się, aby tam tego nie było, bo naszym celem jest pokazywać niesamowite miłosierdzie Boże i wspaniałą łaskę Jezusa Chrystusa, który przyszedł, dodał za nas swoje życie i sprawił, że to, co tutaj jest na ziemi, to nie jest wszystko. Być może myślisz o swojej emeryturze, być może myślisz o tym, co tam się kiedyś będzie działo do końca twojego życia, a tak naprawdę okazuje się, że to nie wszystko, że
że jest coś więcej, że możesz wziąć udział w projekcie, który zaplanował dla ciebie sam Bóg, sam Jezus Chrystus i może się okazać, że będziesz żył wiecznie. Przynajmniej o tym staramy się opowiadać, możesz z nami o tym porozmawiać. Ten webinar to jest tylko taką dawką dowodów na to, że Bóg jest i istnieje w naszym życiu, On się objawia w naszym życiu i my właśnie tu jesteśmy po to, żeby o Nim świadczyć. Nawet apostołowie w Dziejach Apostolskich jest napisane, mówili, że gdyby oni milczeli, to kamienie by krzyczały i głosiłyby chwałę Boga. Więc inny fragment mówi o tym, że temu, komu wiele dano, od niego wiele się będzie oczekiwać. Ja przynajmniej czuję taką potrzebę, że dzięki Bogu, Bóg prowadzi mnie przez życie. Miałem wiele w swoim życiu problemów i różnego rodzaju takich historii, gdzie i doświadczałem bogactwa, i doświadczałem naprawdę wielkiej biedy. I Bóg prowadził mnie, i czułem Jego wsparcie. I niezależnie, czy to w biznesie, czy w życiu prywatnym, czy w zdrowiu, jeżeli bym tak chciał spojrzeć prywatnie na to zdrowie. Nieraz miałem takie sytuacje, że miałem problemy zdrowotne, jednak Bóg przychodził mi z pomocą i o tym właśnie opowiadam i o tym opowiadają również moi przyjaciele. O tym dzisiaj będziemy mówić, ale przede wszystkim będziemy mówić o tym, jak zastosować rady zawarte w Piśmie Świętym, jak zastosować rady w Piśmie Świętym w codziennym życiu. Czy możemy tam znaleźć rady na to, jak pracować, jak robić biznes, jak codziennie po prostu tak żyć, jak współżyć z innymi ludźmi. I o tych radach dzisiaj będziemy sobie rozmawiać. Ja tylko przypomnę, nasz ten webinar podzielony jest na dwie części. Pierwsza część to jest taka, że opowiadamy swoje doświadczenia i te spostrzeżenia, które, o których możemy powiedzieć, o tych sytuacjach, które zaistniały w naszym życiu, że Bóg miał na nie wpływ, albo szczególnie dzisiaj, że te rady z Pisma Świętego miały ogromne znaczenie w naszym życiu. I to będzie wyglądać tak, że każdy z nas opowie swoje doświadczenie przez kolejne 8 do 10 minut. Następnie, gdy dojdziemy do końca, będzie krótka przerwa, taka 4-minutowa, a następnie będziemy sobie prowadzić dyskusję. Na czacie mamy Asię i mamy Michała. Akurat Michał Dudkowski dzisiaj tutaj nie mógł być z nami. Jego tato w nocy mocno zachorował, znalazł się w szpitalu. Niemniej jednak otaczaliśmy go mocną modlitwą. Co się okazało, w ciągu dnia wrócił do domu. Na razie czuje się w porządku, ale Michał został właśnie, żeby pomóc rodzicom. Nie ma go tu, ale Michale, serdecznie Cię pozdrawiamy, bo wiemy, że obsługujesz czat i będziesz też odpowiadał na pytania, które się pojawią, ale też te pytania będziesz zbierał, przekazywał Asi. Asia tutaj z nami jest, Asia nam będzie te pytania przekazywać, więc w drugiej części liczymy na dużo pytań od Was. Jeżeli by się te pytania pojawiły, to bardzo, bardzo bym prosił. Ja już w tej chwili proszę Michała o podsumowanie i wrzucenie informacji tutaj na naszą grupę dyskusyjną, żeby mógł powiedzieć, ile w tej chwili internautów zebrało się, żeby nas słuchać. Na pierwszym webinarze było około 500 osób, przewinęło się 500 osób, na drugim było troszeczkę mniej, mniejszą kampanię żeśmy robili, było około 300. Zobaczymy, ile osób dzisiaj udało nam się zaprosić, zwerbować. No my też na co dzień pracujemy, normalnie zajmujemy się i swoim i życiem codziennym, i rodzinami, i pracą, biznesem, czy też innymi obowiązkami, więc to też pociąga za nami pewne obowiązki, ale no jednak zorganizowaliśmy się, przyjechaliśmy tutaj i cieszymy się, że w ogóle jesteście i możecie nas słuchać. Wszystko to, co robimy, robimy dla Ciebie. Dla Ciebie, internauto, internautko, który w tej chwili nas słucha. Jeszcze nie mam informacji w tej chwili, ile osób się zebrało, ale za chwilę będę miał pewnie tą informację tutaj na grupie dyskusyjnej, dlatego też posługuję się w międzyczasie telefonem. To nie jest tam, że wymieniam się SMS-ami czy z kimś rozmawiam, ale oczywiście śledzę cały czas na bieżąco też ten czat, który jest, no i podpowiedzi, które są od naszych operatorów. Dziękuję wszystkim w ogóle zespołowi całemu. Już nie będę wymieniał z imienia wszystkich, którzy tutaj są, a jest w studio jeszcze co najmniej 8 osób, które przygotowywały nas dzisiaj tutaj i chwała Wam za to, że tutaj poświęcacie też swój czas i jesteście z nami. Natomiast Ty, jeżeli chciałbyś wesprzeć nas, żeby to nasze przedsięwzięcie nabrało jeszcze większego tempa, żeby jeszcze więcej osób mogło słyszeć o Jezusie,
Chrystusie, to jak wspomniałem, specjalnie ku temu między innymi prowadzimy projekt Fundacji Lepszego Życia, to jest projekt numer 3. Możesz w tej chwili wejść na stronę internetową, tam jest możliwość wsparcia finansowego, czy to jest podany numer konta bankowego, ale także również można przez PayPala coś tam drobnego nam przekazać, a my te pieniądze na pewno przekażemy na reklamę i na rozwój. Potrzeba nam troszeczkę więcej sprzętu, lepszego sprzętu, a także właśnie tej reklamy internetowej po to, żeby docierać jeszcze do większej liczby osób. Także za każde wsparcie będziemy dziękować. Będziemy oczywiście następnym razem o tym mówić. Myślę, że nasze wydarzenia będą jeszcze bardziej się rozrastać, a finałem tego, przynajmniej jest to takim naszym marzeniem w 2018 roku, żeby zorganizować sobie spotkanie na żywo. Czyli jeżeli jesteś zainteresowany tymi tematami religijnymi, to zaprosimy Cię w 2018. Nie wiem, czy to będzie na wiosnę, czy w lato, czy w zimę. Zobaczymy, jak ten projekt nas się będzie rozwijał. Ja zaproszę prelegentów, którzy będą opowiadać nam o Bogu, fachowców pod tym względem i porozmawiamy sobie o tym również, jak powinniśmy żyć, to co nas czeka i to, co wspaniałego Bóg dla nas jeszcze przygotował. To będzie finał, to będzie wydarzenie na żywo. Natomiast na razie spotykamy się na webinarze i mam nadzieję, że za 4-5 tygodni będzie powtórny webinar. A teraz przechodzimy do tematu naszego, czy Pismo Święte, czy rady tam zawarte mogą mieć wpływ na nasze życie, czy mogą mieć wpływ na Twoje życie prywatne, pracę czy w biznesie. Ja mam takie ulubione swoje cytaty z Pisma Świętego, którymi chciałbym się podzielić teraz z Wami. Tak jak wspominałem, będę cytował Pismo Święte, Biblię Tysiąclecia. Szczególnie w Pięcioksiągu Mojżeszowym tam Bóg zwraca swoją uwagę na lud izraelski, który był narodem wtedy wybranym i przekazuje mu wiele takich wskazówek, które mają sprawić, że jeżeli te właśnie wskazówki będą przestrzegane, to ich życie, ale ja wierzę także nasze dzisiaj, będzie łatwiejsze, będzie spokojniejsze, będzie mniej problemowe. Chociaż Pismo Święte mówi o tym, że deszcz pada również na tych, co wierzą, jak i nie wierzą. Słońce świeci także na dobrego i na złego. I różnie to może być i w Twoim życiu. Mogą Cię spotkać różnego rodzaju przykre chwile, lepsze chwile, ale niemniej jednak zawsze cokolwiek stanie się na drodze, jeżeli Ty jesteś blisko Boga, łatwiej przez te wszystkie kryzysowe chwile przejść. W Księdze Powtórzonego Prawa, w rozdziale 4, w wersecie 40, napisane jest: strzeż Jego praw i nakazów, które ja dziś polecam Tobie, by pełnić, by dobrze Ci się wiodło i Twym synom po Tobie, byś przedłużył swe dni na ziemi, którą na zawsze daje Ci Pan Bóg Twój. To jest niesamowity, ujmujący cytat. On oczywiście nawiązuje w dużej mierze do przykazań, które naród wybrany otrzymał na Górze Synaj, o czym możesz poczytać w Księdze Mojżeszowej, w drugiej Księdze Mojżeszowej, albo inaczej w Księdze Wyjścia, w rozdziale 20. Tam właśnie lud, który został wyprowadzony przez Mojżesza z Egiptu, dociera pod górę Synaj i tam następuje spotkanie Mojżesza z Bogiem i Bóg przekazuje ludowi swemu, ale także na wszystkie dalsze pokolenia spisane przykazania. Chciałbym tutaj zaznaczyć, że te przykazania, te obowiązki, one były ważne również przed tym wydarzeniem, kiedy Bóg je spisał palcem swoim na kamieniu. Niemniej jednak to jest taki moment, w którym lud wybrany 400 lat był w niewoli egipskiej, został wtedy przez Boga wyprowadzony. Tam właśnie Mojżesz mocno się udzielał i przekonywał Faraona, żeby ten lud mógł wyjść z ziemi egipskiej. I wtedy Bóg pragnie przypomnieć te wszystkie przykazania, które zebrał, bo no mamy na przykład przykazanie o tym, aby siódmy dzień tygodnia święcić. No mamy, tu można przeczytać w każdym Piśmie Świętym, właśnie chociażby w Księdze Wyjścia w rozdziale 20. To nie jest wymyślone przykazanie, które powstało właśnie w tym momencie, bo gdy sięgniemy sobie do pierwszej księgi Mojżeszowej, czyli do Księgi Rodzaju i pierwszych wersetów, kiedy jest opisane stworzenie świata, to właśnie
tam można zauważyć, że Bóg uświęcił siódmy dzień tygodnia, że to właśnie Bóg sprawił, że w tym dniu mieli wszyscy odpoczywać, że to miał być dzień święty i Bóg również w tym dniu miał być wywyższony. Czyli no, kilkaset lat później to nie jest tak, że na Górze Synaj dopiero te przykazania powstają. Bóg je zbiera w całość i mamy możliwość my również no, te przykazania dzisiaj mieć i czytać. I ten fragment, który przeczytałem, właśnie on tutaj jest przytoczony. Ale chociażby dalej, bo w Księdze Powtórzonego Prawa w rozdziale 6 możemy dalej sobie kontynuować. Będziesz się bał Pana Boga swego, zachowując wszystkie Jego nakazy i prawa, które ja Tobie rozkazuję wypełniać, Tobie, Twym synom i wnukom po wszystkie dni życia Twego, byś długo mógł żyć. Słuchaj Izraelu i pilnie tego przestrzegaj, aby Ci się dobrze powodziło i aby się bardzo rozmnożył, jak Ci Pan przyrzekł, Pan Bóg ojców Twoich, że da Ci ziemię opływającą w mleko i miód. Następnie będziecie pilnie strzec polecenia Pana. Zasłuchanie tych nakazów i pilne ich wykonywanie będzie Ci Pan Bóg Twój dochowywał przymierza miłosierdzia, które poprzysiągł przodkom Twoim. Weźcie przed to sobie te moje słowa do serca i duszy. To są różne fragmenty, które czytam, które właśnie tu zebrałem akurat w tej książce, ale one wskazują właśnie na jeden bardzo istotny, na jedną bardzo istotną rzecz, że jeżeli nie będziesz kradł, nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz pożądał, to dzięki temu nie będziesz miał żadnych większych problemów. Dzięki temu Bóg będzie ci błogosławił. Nieraz pewnie w twoim życiu zdarzyła się sytuacja taka, że stałeś przed wyborem skłamać albo powiedzieć prawdę. Oszukać albo wybrać właściwą drogę. Zrobić coś bardzo złego albo coś stracić, ale tego złego nie zrobić. Pytanie, co wtedy wybierałeś? Ja opowiadam o Bogu, ale wcale nie znaczy, że nie zmagam się również z takimi myślami. Trzeba pamiętać o tym, że ziemia jest królestwem w tej chwili szatana, że każdy człowiek jest osobą grzeszną, że tacy z natury narodziliśmy się. To dopiero łaska Pana Jezusa sprawia, że nasze serce może być oczyszczone i możemy przybliżać się do Boga, a dzięki temu korzystać z Jego pełni błogosławieństw. Ja też miałem takie doświadczenie w swoim życiu, że nieraz zastanawiałem się, czy wybrać taką ścieżkę, czy inną. Podejrzewam, że gdybyśmy mieli porównać swoje sumienia, to niewykluczone, że ja mam o wiele więcej na sumieniu, być może niż ty, internauto czy internautko, który nas oglądasz. Ale to jest niesamowite, że za każdym razem można przyjść do naszego Boga, powstać, powiedzieć, Panie Boże, Ojcze mój, przepraszam Cię i wiem, że źle postąpiłem. Jeżeli wyznasz swój grzech, jeżeli będziesz go żałował, jeżeli go odpokutujesz, jest obietnica Boża, że ten grzech zostanie wymazany z pamięci i że go nie będzie. Ja pracuję cały czas nad swoim charakterem, zachęcam wszystkich do tego samego. Przykazania nasze Boże wskazują nam właściwe ścieżki, a później dzięki temu można zbierać żniwo dobre. Gdy patrzysz z perspektywy na niektóre swoje zachowania, być może tak z historii patrz, z perspektywy dnia dzisiejszego, na to, co kiedyś może uczyniłeś, zapewniam cię, że jeżeli popatrzysz, to pewnie podsumowując wszystko, okaże się, że gdy wybierałeś właśnie te złe ścieżki, potem ich żałowałeś, może żałujesz ich do dzisiaj. Jeżeli wybierałeś dobre, może nie zawsze od razu był tego dobry efekt dla ciebie, bo być może z czegoś musiałeś zrezygnować, ale dzisiaj podejrzewam, że tego nie żałujesz. Ja mówię to tak z własnego doświadczenia. Pamiętam kiedyś, gdy 17 lat temu zbankrutowałem i to jest to doświadczenie, które opowiem teraz, jest też w książce Bliżej Boga Być. Gdybyś chciał, to zachęcam do przeczytania. Każdy, kto dzisiaj jest na webinarze, może tą książkę otrzymać w PDF-ie po dzisiejszym webinarze. Jeżeli ktoś jeszcze jej nie otrzymał, to wyślemy maila z podziękowaniem za uczestnictwo i w PDF-ie ta książka będzie załączona. Oczywiście można też ją za jakieś tam przysłowiowe 8 zł nabyć drogą internetową. Tam jest szereg moich doświadczeń spisanych, które być może cię podbudują i takie przynajmniej otrzymuję informacje nie tylko z Polski, ale i z zagranicy, gdzie ludzie czytają tą książkę i
i mówią, podbudowała mnie ona, sprawiła, że zacząłem postrzegać Boga trochę inaczej, że przybliżyłem się do Boga. Niedawno 20 sztuk wysłaliśmy do Australii na specjalne zamówienie, więc także pozdrawiamy wszystkich, którzy być może z całego świata nas oglądają tutaj, a później sięgają i dzięki temu mogą się przybliżać właśnie jeszcze bardziej do Boga. To doświadczenie, o którym wspomniałem, wydarzyło się w 2001 roku, gdy, pamiętam, byliśmy w takiej sytuacji z żoną, gdzie nie mogliśmy sobie w ogóle finansowo poradzić, a to dlatego, że, tak jak wspomniałem, byliśmy po bankructwie. Prowadziłem firmę komputerową, jeden ze wspólników oszukał nas, przefakturował cały towar na swoją firmę, zostaliśmy z długami, trzeba było stawić czoła i komornikom i nieraz się pojawić w sądzie. Wtedy już mieliśmy projekt inny, który rozwijaliśmy, projekt internetowy, ale on wymagał czasu, więc między innymi tworzyliśmy strony internetowe. I to było tak, że pracownicy, gdy tworzyli te strony internetowe, im trzeba było zapłacić systematycznie co miesiąc, a niestety pieniądze od klientów wpływały z dużym dosyć opóźnieniem. I pamiętam taką sytuację, gdzie przyszedł piątek i to już była godzina 15. Zastanawiałem się, co zjeść tego dnia. Zjechałem na dół w swoim biurowcu, czy no to nie był mój biurowiec, ale tam, gdzie wynajmowałem powierzchnię, do takiego kącika gastronomicznego i tam poprosiłem o obiad. No, stwierdziłem, że nie mam przy sobie pieniędzy i zapytałem, czy mogę zapłacić w poniedziałek, ponieważ wiedziałem, że lada chwila któryś z klientów zapłaci. Po obiedzie, pamiętam, wyglądałem przez okno i zastanawiałem się też, Panie Boże, jak to jest, że staram się być blisko Ciebie i właściwie nie proszę o cud, żeby pieniądze znalazły się za pstryknięciem palca na koncie, ale są klienci, którym wyświadczyliśmy usługę i którzy mogliby zapłacić, a jednak tych pieniędzy nie ma, nie spływają. Panie Boże, przecież to dla Ciebie nie jest nic wielkiego, mógłbyś ich natchnąć. Dla Ciebie to jest pstryknięcie palcem po to, żeby mnie wesprzeć. Myślę, że to była taka próba wtedy, gdzie też walczyłem sam ze sobą jeszcze i z różnymi myślami. Wtedy w tym kąciku gastronomicznym poprosiłem, żeby pani, która obsługiwała te posiłki, również w poniedziałek zarezerwowała mi obiad oraz mojej żonie. I tak minął weekend. To były takie dosyć ciężkie czasy. Pamiętam, urodził się pierwszy mój syn i ciężkie to były chwile, bo na pieluszki nawet nie mieliśmy. Pamiętam, płyn do mycia naczyń się skończył. No ale z dnia na dzień staraliśmy się jakoś żyć. Przyszedł poniedziałek, zaglądam na konto bankowe, pieniędzy nie ma. Zbliżała się godzina 13, pomyślałem, już by trzeba było zjechać, zapłacić za posiłek piątkowy i teraz odebrać to jedzenie, ale nie mam czym. Wtedy, w tamtych czasach, pamiętam, miałem konto w jednym z polskich banków, gdzie można było wypłacać z konta pieniądze, które nie były tobie należne, bo nie było takiego połączenia dobrego jak dzisiaj, internetowego, że od razu stan twoich środków jest widoczny na koncie, tylko księgowanie następowało z opóźnieniem. Wiedziałem, że mogę podejść do bankomatu, wypłacić te nienależne pieniądze sobie, przez co łamałem umowę zawartą z bankiem, czyli dopuszczałem się, no można powiedzieć, pewnego rodzaju wykroczenia, ale na pewno grzechu, ponieważ robiłem coś, co było niedobrą rzeczą. Bo później oczywiście były telefony, windykacja, trzeba było oddawać te pieniądze, były pytania, dlaczego debet został przekroczony, limit. I zmagałem się z myślami, czy pójść i zrobić to, czy tego nie zrobić. Wyglądałem przez okno swojego biurowca, pamiętam, taka pogoda trochę dżdżysta była. Działo się to wszystko wtedy w Stalowej Woli. Stwierdziłem, że udam się do znajomych, którzy handlowali na bazarze, może pożyczę od nich pieniądze. Gdy udałem się do nich i podszedłem do ich stoiska, sporo osób wybierało tam różnego rodzaju towary, którymi oni handlowali i no, krępowałem się, żeby powiedzieć, czy mogą mi pożyczyć trochę pieniędzy.
nie zdecydowałem się na to, żeby z nimi w ten sposób porozmawiać i stwierdziłem, udam się do bankomatu. Szedłem do tego bankomatu i biłem się z myślami, że to, co zrobię, to nie do końca będzie w porządku. I pamiętam, jak szedłem wąskimi uliczkami przez bazar, pełno ludzi, zamknąłem wtedy oczy i pomyślałem, Panie Boże, potrzebuję teraz Twojego wsparcia i pomocy, bo nie jestem w stanie sobie sam poradzić. Po prostu wprost poprosiłem o pomoc materialną. Nigdy wcześniej, ani nigdy już później Bóg w ten sposób nie odpowiedział jak wtedy. Otworzyłem oczy i przede mną zobaczyłem na takiej gliniastej ścieżce na bazarze leżało 50 euro. Podniosłem te pieniądze, zobaczyłem, że ludzie chodzą w jedną i w drugą stronę, nawet jacyś cyganie stali. No nie zapytałem, czyje to pieniądze, bo pewnie zaraz by wszyscy ręce podnieśli. Ale odczytałem to jako po prostu wsparcie Boże, jako dar od Boga. Udałem się wtedy prosto do kantoru, wymieniłem te pieniądze, pamiętam, około 200 zł i zrobiłem zakupy na następne dni. To była taka rzeczywista odpowiedź od Boga. Ja myślę, że nieraz, być może i ty miałeś taką sytuację, że modliłeś się o taką niby naturalną, ale z drugiej strony materialną dosyć rzecz. Nie wiem, czy Bóg tobie odpowiedział, czy nie. To jest takie doświadczenie, gdzie poczułem, że Bóg jest, że jest i mnie wspiera. Nie zawsze u ciebie musi się to odbyć w ten sam sposób. Nie zawsze może się okazać, że Bóg będzie odpowiadał. Tu niezbadane są ścieżki, a wszystko, co się dzieje się z Jego wolą. Ale wiem, że z Nim jest o wiele łatwiej przejść przez wszystkie problemy i zapamiętałem to wydarzenie do dzisiaj. Jestem Bogu wdzięczny, że pokazał mi, że jest przy mnie. Przez te kolejne 17 lat, aż do dzisiaj, nieraz byłem świadkiem wielu innych cudów, także w moim własnym życiu i w zdrowiu. I to tym bardziej potwierdza, że Bóg jest i istnieje, bo nie mogą być to zbiegi okoliczności. Jestem chrześcijaninem, nie wierzę w zbiegi okoliczności. Wierzę, że wszystko, co się dzieje, nie dzieje się przypadkiem. Ale to, co się dzieje, oczywiście jest wyborem Twojej woli. Czasami słusznym, czasami niesłusznym. Zachęcam do tego, aby żyć zgodnie z wolą Bożą i z przykazaniami. Dziękuję. Poproszę teraz do wystąpienia Kamila. Zobaczymy, jakim doświadczeniem Kamil się z nami podzieli. Witam Państwa serdecznie, szczególnie osoby znajome, które mnie oglądają i pacjentów, którzy chcieliby usłyszeć kilka historii. Dokładnie 2 dni temu zostałem zaproszony na ten webinar, żeby opowiedzieć kilka swoich doświadczeń, które wiem, że są związane z wiarą. I szczerze powiedziawszy, za bardzo nie wiedziałem, co wtedy powiedzieć. Dowiedziałem się, że będę miał 8 minut, czy 9 do opowiedzenia i zastanawiałem się, co ja mam takiego powiedzieć, jakie historie ze swojego życia mam wybrać. Nie będę ukrywał, że nie miałem czasu, żeby się jakoś specjalnie przygotować, ale przez drogę zacząłem się zastanawiać, że w sumie tak naprawdę to tych historii jest tak dużo, że nie wiem, czy byłbym w stanie opowiedzieć to w przeciągu kilkunastu godzin. Dlatego postaram się opowiedzieć tylko te, które akurat mi przychodzą do głowy, ewentualnie przygotowałem sobie jakąś ściągę. Nie będę ukrywał, że pierwszy raz jestem na scenie, jestem trochę zestresowany, ale wchodząc tutaj zauważyłem pewien napis bądź światłością świata i nie będę ukrywał, że ten napis daje mi trochę otuchy. Jak już wcześniej Wojtek wspomniał, jestem masażystą. Kiedyś, w sumie do tej pory, masuję od czasu do czasu w Łowiczu. Z racji tego, że masuję u kogoś w domu, pożyczyłem od swojego wujka, również masażysty, przenośną leżankę. I w tym Łowiczu naprawdę bardzo dobrze to się wszystko rozwijało. Było bardzo dużo ludzi i byłem bardzo zadowolony, bo to
podnosiło moją sytuację życiową. Pewnego razu, kiedy masowałem właśnie w Łowiczu, przyszedł do mnie pan, który ze sporą nadwagą. I w momencie, kiedy pan był mniej więcej trzecią osobą, zostało mi jeszcze około 3-4 osób, i w momencie, kiedy pan schodził z tej leżanki, akurat całym ciężarem, niefartownie, oparł się w jednym miejscu. I leżanka się złamała. Dla mnie to był niesamowity stres, z tego względu, że od razu sobie pomyślałem o konsekwencjach, jakie byłyby, gdyby ta leżanka się akurat złamała bardziej z niekorzyścią najzwyczajniej w świecie dla tej osoby. I następnie zacząłem się zastanawiać, jak będę masował dalej w Łowiczu, skoro przynosi mi to takie zarobki. Co dalej zrobię? Jak sobie poradzę bez leżanki? No akurat leżanka to też jest jakiś większy koszt. Tutaj jeszcze pożyczyłem od wuja, więc był to dosyć problem. Wiedziałem, że mam jeszcze 3 osoby, niestety musiałem je odwołać. No i zastanawiałem się, pytałem się Pana Boga, czemu tak się dzieje, że muszę tę osobę odwołać, muszę wrócić do Łodzi. Okazało się, że akurat była niesamowita mgła i zazwyczaj wracałem autostradą i myślę, że tego dnia wracałbym autostradą. Jednakże cały czas miałem w głowie, żeby wracać starą drogą z Łowicza do Łodzi i tak też uczyniłem. Okazało się, że na autostradzie było bardzo dużo wypadków w tym dniu i cały czas się modliłem do Pana Boga, Panie Boże, co ja zrobię, jak ja mam załatwić tą leżankę. Miałem jeszcze inne wydatki, które wiązały się z budową swojego stacjonarnego gabinetu i zastanawiałem się, co ja mam zrobić, żeby za co tą leżankę kupić. I tak się złożyło, chwała Panu Bogu za to, że następnego dnia zadzwonił do mnie przyjaciel i się zapytał, czy może przyjść na masaż. Powiedziałem, że nie ma jak najmniejszego problemu. Przyszedł na masaż, rozmawialiśmy i mówi, słuchaj, wiesz co, a nie chciałbyś leżanki, bo akurat mój tata teraz wymienia cały sprzęt medyczny i akurat ma taką leżankę wolną i mógłby ci ją dać. Więc tutaj niesamowite doświadczenie, przynajmniej dla mnie. Tutaj sobie przygotowałem ściągę i szczerze powiedziawszy, muszę w nią zerknąć. W Biblii jest wiele wskazówek na temat zaufania do Pana Boga. Jak siedziałem tutaj, jak Wojciech opowiadał swoją historię i wprowadzał, to tak naprawdę zobaczyłem, że nie mam ani jednego cytatu, który mówi o tym zaufaniu. Więc szybko zacząłem sprawdzać i otworzyłem w aplikacji psalmy. I akurat, szczerze powiedziawszy, znalazłem od razu fragmenty, które mówią o zaufaniu. I w psalmie 4, 13, 16, więc nie zajęło mi to dużo czasu. I tak naprawdę Biblia w wielu miejscach mówi o tym zaufaniu, mówi o tym, żebyśmy się modlili. Jest też taki, wszyscy znamy 10 przykazań, jest przykazanie, które mówi o tym, żeby czcić swoich rodziców, oddawać im szacunek. Ja swego czasu, będąc młodym, buntowniczym chłopakiem, strasznie kłóciłem się ze swoim tatą, ale naprawdę to było niesamowite kłótnie. I kiedy przeczytałem, kiedy się nawróciłem, kiedy przeczytałem o tym przykazaniu, to postanowiłem zmienić swoje zachowanie. I w momencie, kiedy dochodziło do jakiejś sprzeczki, mój tata atakował mnie krzykiem, a ja spokojnie odpowiadałem. I doszło do tego momentu, że po pewnym czasie mój tata już kompletnie nie wiedział, co ma robić, bo on na mnie krzyczał, a ja trochę zmieniłem swoją technikę i odpowiadałem mu spokojnie. Często zdarzało się, że oczywiście błąd był po mojej stronie. Kiedyś szedłem za partę, a postanowiłem, że będę się przyznawał do błędu i będę tacie jak najbardziej opowiadał spokojnie. Biblia również wspomina o tym, żeby, dokładnie przytoczę
ten fragment, to jest w przypowieściach Salomona. Wino to szyderca, mocny trunek to wrzaskliwa kłótnia. I mogę tutaj powiedzieć, że często w moim życiu, kiedy piłem ten alkohol, dochodziło do różnych kłótni, na przykład na tematy polityczne. Każdy z nas jest, jeżeli się interesuje polityką, ma głosuje na różne partie i często, kiedy rozmawiamy o polityce, dochodzi do kłótni. Alkohol szczególnie potęgował rozmiary tej kłótni i często dochodziło do tego, że nawet na jakichś imprezach rodzinnych, jakichś imprezach okolicznościowych, gdzie większa grupa opowiadała o tym, w jaką partię wierzy, ja też dodawałem tutaj swoje słowo i no, niestety te imprezy też odbywały się właśnie przy alkoholu i dochodziło do tego, że po prostu niesamowicie się kłóciliśmy i po takich imprezach nasze kontakty się bardzo psuły. Później musiało trochę czasu minąć, żebyśmy się poprzepraszali i żeby te relacje były nadal normalne. Widzę, że czas mi się kończy. Kiedyś jeszcze miałem, powiem tutaj o szybkim takim doświadczeniu, byłem odwiedzić swoją znajomą w szpitalu, która no źle się poczuła i musiała trafić na oddział. I akurat byłem w czasie, kiedy trafił się bardzo fajny samochód do kupienia, ale no miałem dosłownie jeden dzień na to, żeby sprzedać swój samochód. Niestety to był stary Opel, więc sprzedać taki samochód jest bardzo ciężko, bo nie dostanie się za to jakichś wielkich pieniędzy, więc myślałem, żeby go ewentualnie zezłomować. Kiedy wyjeżdżałem z tego szpitala, akurat padał deszcz, zobaczyłem, że pewnemu panu uciekł autobus. Autobus linii numer 57 jechał akurat w moim kierunku i pomyślałem, że od razu tego pana zabiorę ze sobą, jeżeli autobus jedzie w moim kierunku, to prawdopodobnie panu będzie pasowało. Zatrzymałem się, otworzyłem okno, zaprosiłem pana, powiedział, że jak najbardziej. Chwilę jechaliśmy, zaczęliśmy ze sobą oczywiście rozmawiać i pan zaczął się wypytywać, co to za samochód, czy jak się sprawuje i tak dalej. Okazało się po krótkiej rozmowie, że panu kilka dni wcześniej zepsuł się samochód i potrzebował właśnie czegoś taniego, czegoś na szybko, żeby dojeżdżać do pracy. I pamiętam właśnie, jak dzień wcześniej modliłem się, Panie Boże, jeżeli chciałbyś, żebym kupił ten samochód, ten drugi lepszy, to akurat proszę Cię o to, żebym sprzedał jakoś szybko ten swój. I tutaj Pan Bóg jakoś cudownie zadziałał, że to akurat się udało. Tych doświadczeń miałem przygotowanych jeszcze więcej w ściądze, ale widzę, że mój czas już tutaj dobiegł końca, dlatego oddaję głos Wojtkowi. Wojtkowi, dziękuję Ci serdecznie, Kamilu. Zapraszamy Anię teraz, która podzieli się też swoimi doświadczeniami. Proszę bardzo. Wprawdzie w przeciwieństwie do Kamila wielokrotnie występuję przed kamerą, chociaż rzadko kiedy mówię bezpośrednio do niej. I przyznam Wam szczerze, że mam nie mniejszą tremę niż Kamil dzisiaj, bo z reguły jestem skryta za postaciami, które gram. Dziś chcę Wam powiedzieć o moich bardzo osobistych doświadczeniach, moich doświadczeniach z Bogiem. Kiedy usłyszałam, że tematem dzisiejszego spotkania są takie praktyczne rady z Biblii, które realizujemy w swoim życiu i co to powoduje z naszym życiem, pomyślałam sobie, jak to było, co ludzie zauważyli najpierw, kiedy ponad 16 lat temu postanowiłam powiedzieć Jezusowi tak, przyjmując chrzest przez zanurzenie w wodzie. I najpierw faktycznie była to kwestia soboty, o której mówił wcześniej Wojtek, o święceniu Dnia Pańskiego, o tym, żeby rzeczywiście ten dzień poświęcić Bogu i tylko Jemu, czyli nie pracować. Nie ukrywam, że to spowodowało wielki zamęt w mojej pracy zawodowej, ponieważ oznacza to niepracowanie
praktycznie od zmierzchu w piątek do zmierzchu w sobotę. Nie ukrywam, że na początku, szczególnie kiedy przyszło do jakiejś propozycji zagrania w spektaklu, no nawet płakałam, nie ukrywam. Modliłam się, co ja mam zrobić, Panie Boże, jak po prostu powiedzieć, no nie, dziękuję, nie gram. Pamiętam, jak przez długi czas uczestniczyłam w próbach, nawet nie podpisując scenariusza, bo pomyślałam, pewnie jak przyjdzie do rozmowy o tym, że nie będę brała udziału w próbach w piątek wieczorem, w sobotę, że nie zagram spektaklu w piątek, no to pewnie po prostu mi podziękują. I pamiętam, jak udałam się na rozmowę z dyrektorem teatru, już po wielu modlitwach, rozmowach z samą sobą i z wieloma osobami. Jeszcze wtedy byłam przed chrztem. I nagle dyrektor był zdziwiony, bo nie rozmawiałam z nim o stawce, jaką chcę za swoje próby i spektakle, tylko powiedziałam, że właśnie jest tak i tak. Święcę sobotę. No i czekam na wyrok. Pamiętam, że dyrektor zachował się z niesamowitą kulturą, bo powiedział, Pani Aniu, nie mogę rzucić się Pani na szyję i powiedzieć, okej, wszystko w porządku, bo potem kilkadziesiąt par oczu będzie patrzyło na mnie i pytało, dlaczego nie gramy. Muszę przedyskutować to z reżyserem. I rzeczywiście po jakichś kilku dniach została po prostu podjęta decyzja, że na pewnym etapie prób zrobiona będzie dublura. Co oczywiście oznaczało dla mnie też utratę pieniędzy, bo nie grałam wszystkich spektakli. Jakby mniejsze możliwości rozegrania się i spełnienia się w tej roli. Ale Pan Bóg dał mi szansę spełnienia mojego marzenia o zagraniu tej roli, a jednocześnie bycia mu wierną. Nie będę udawać, że na przestrzeni tych kilkunastu lat nie zdarzyło mi się zawalić, krótko mówiąc. Ale powiem Wam szczerze, że nigdy wtedy nie czułam satysfakcji, nigdy nie przyniosło mi to prawdziwych profitów, ale przede wszystkim to powodowało, że ta sobota nie przynosiła tego efektu, który przynosi mi wtedy, kiedy jestem wierna Bogu. Czyli niesamowity odpoczynek. Po prostu święcąc sobotę, ja co tydzień mam taką energię. I w ogóle patrząc nawet często na młodych ludzi, którzy nie radzą sobie z życiem i z codziennymi obowiązkami, ja widzę, jaką mam po prostu siłę i moc. Bo w każdą sobotę po prostu naprawdę odpoczywam. I to jest coś niesamowitego. Pamiętam taką sytuację, kiedy jedna z drugich reżyserek od obsady, od castingu, za którą wcześniej chodziłam, prosząc o pracę, i nagle zadzwoniła, jest tutaj casting w sobotę. Ja mówię, Ewa, ale ja w sobotę nie mogę. A ona mówi, ale co, no bo to co, jakiś, może nie wiem, jakaś dyspensa, jakiś... Mówię, Ewa, to nie jest kwestia dyspensy, to nie jest kwestia jakichś zasad tego, że coś jest mi narzucone. To jest po prostu tak jakby po prostu najlepszemu przyjacielowi, który oddał za ciebie życie, który uratował ci życie, powiedzieć, sorry, wiesz, ja mam robotę, nie spotkamy się dzisiaj. To przynosi niesamowitą ulgę, niesamowity spokój, którego wszystkim Wam życzę. Ale taką kolejną rzeczą, o której troszeczkę już wspomniał wcześniej Kamil, którą z pewnością zauważyli ludzie obserwujący mnie, to była kwestia właśnie alkoholu. Kiedy dowiedziałam się, że Jezus nie pił alkoholu, chociaż tak często cytują ludzie fragment o tym, że Jezus na weselu właśnie przemienił wodę w wino. Kiedy czytałam wiele fragmentów mówiących o tym, jak alkohol szkodzi, jak powinniśmy się go wystrzegać. No nie ukrywam, że to było dla mnie trudniejsze nawet niż przyjęcie soboty, z którą wiązała się utrata pracy w teatrze, ponieważ uwielbiałam alkohol. On pojawia się zawsze na wszystkich show biznesowych imprezach. Jest go pod dostatkiem, za darmo. Można pić ile się chce. Nie ukrywam, że film w życiu urwał mi się parę razy. I pamiętam jakąś taką zupełnie śmieszną sytuację w moim rodzinnym domu z moim bratem. Nie będę Wam jej opowiadać dokładnie, bo jest bardzo prywatna.
Ale pamiętam, że właśnie wtedy po prostu Pan Bóg, o tak, po prostu zabrał mi potrzebę picia alkoholu. To było coś niesamowitego, tak, takie uwolnienie z więzienia. Wcześniej, kiedy się tak zapierałam, mówiłam, dobra, to nie będę piła. Jakieś 2 tygodnie do dobrego obiadu w dobrej restauracji, gdzie podawano dobre wino, wytrzymywałam. A potem znowu. A od tego momentu, to już jest dobre ponad 16 lat, mogę po prostu stać na imprezach przy barze i za każdym razem prosić o szklankę wody. Panowie barmani zawsze mnie już dobrze znają, jak już tylko podchodzę, to już wiedzą, co nalewać. I wiecie co, nie tylko to, że czuję się lepiej, nie boli mnie głowa, nie boli mnie wątroba, a moje ciało, moja skóra wygląda lepiej, ale nie mam wątpliwości, że tym darem Pan Bóg po prostu uratował mi życie. Bo nie mam wątpliwości, że wtedy, kiedy przyszły w moim życiu bardzo trudne chwile, w których bardzo łatwo byłoby sobie powiedzieć, okej, jest tak ciężko, mam prawo się napić, poczuję się lepiej, odprężę się. I nie mam wątpliwości, że wtedy poszłabym w tak zwany ciąg, po prostu. Wiem, że to, że po prostu tej potrzeby picia alkoholu nie mam, to, że definitywnie powiedziałam temu dość, po prostu ratowało mi życie i za to jestem Bogu ogromnie wdzięczna. Ale myślę, że to, co jest najważniejsze i to, co nie przyszło od razu, co zmieniało się stopniowo w moim życiu, a również wynika właśnie z tych prawd zawartych w Księdze i Bożych obietnic o tym, że nie opuści nas, cokolwiek by się działo, to jest właśnie spokój, który przychodził stopniowo w moim życiu. Do tego stopnia, że wiele osób pyta mnie często, czy ćwiczę jogę, czy wykonuję jakieś ćwiczenia, bo to jest niemożliwe, żebym po prostu zachowywała spokój, szczególnie wtedy, kiedy działy się ciężkie momenty, ciężkie chwile w moim życiu. I paradoksalnie to właśnie przez te chwile, przez te zdarzenia, w których często było tak, że kiedy kładłam się spać, myślałam sobie, nie, po prostu nie chcę się obudzić. Ale kiedy przypominałam sobie Boże obietnice, jestem z Tobą, chociażby szedł ciemną doliną, przeprowadzę Cię przez ogień, przez wodę, to po prostu nagle wstępował we mnie niesamowity spokój. Nie znajdziecie tego spokoju w klubach, w huku dyskotekowej muzyki, w papierosowym dymie, czy upijając się alkoholem, czy jakimiś narkotykami. Ale czytając Pismo Święte, ufając Bogu, ten spokój w sobie odnajdziecie. On przyjdzie stopniowo, nie z dnia na dzień, ale przyjdzie i poczujecie tak nieprawdopodobny luksus, komfort, że po prostu już nie będziecie bez niego mogli żyć. Ilekroć lęk mnie ogarnia, w Tobie mam nadzieję. Bogu, którego słowo wysławiać będę. Bogu ufam. Nie lękam się. Cóż mi może uczynić człowiek? To jest fragment z Psalmu 56. Polecam. Dziękuję Ani serdecznie. Bardzo osobiste przeżycia, które tylko mogą nas wesprzeć i podpisuję się również pod tym, co Ania powiedziała. Ja również jestem daleki od alkoholu. Kto wie, gdzie byłbym dzisiaj, gdyby nie to, że kiedyś zaraziłem się chorobą, przy której lekarze powiedzieli, wirus będzie działał 8 razy szybciej, jeżeli będzie pan spożywał alkohol. Jeżeli pan chce żyć krócej, proszę bardzo. Pamiętam te słowa wypowiedziane właśnie w Warszawie, w szpitalu Rydgiera, przy Rydgiera. Wziąłem sobie mocno do serca i chyba na Kawalerskim byłem ostatni raz pod wpływem alkoholu mocnego.
Natomiast polecam, ponieważ niespożywanie alkoholu daje niesamowitą siłę i wsparcie. I naprawdę można się bawić bez alkoholu również na wszystkich imprezach. Teraz, patrząc z perspektywy czasu, przyzwyczaiłem się do tego, ale gdyby nie ta choroba, kto wie, gdzie byłbym dzisiaj, bo pamiętam, jeszcze za tamtych młodzieńczych czasów miałem wielki pociąg do alkoholu, także za to również dziękuję Bogu. Mam informację, że już ponad 300 osób przewinęło się przez nasz webinar. W tej chwili jest około 260, więc to też jest wspaniała informacja. Cieszę się, że jesteś, że słuchasz nas. Pozdrawiam też drugiego Michała Gutowskiego, który dzisiaj jest ze swoją kochaną Agnieszką. Spożywają tort, właśnie przysłali mi zdjęcie, gdzie oglądają webinar i cieszą się swoim szczęściem. Pozdrawiamy Was serdecznie. A teraz poproszę Grzegorza o swoje kolejne doświadczenia. Cześć. Jeszcze 7 lat temu całe moje życie to był sport. Należałem do kadry narodowej, starałem się trenować 2 razy dziennie. Na swoim koncie miałem tytuły takie jak 3-krotny mistrz Polski, mistrz świata juniorów. Miałem stypendia sportowe. Żyłem wkoło sportu, to była moja pasja, to było całe moje życie. Ale pewnego dnia sięgnąłem po Biblię, która zawsze gdzieś tam koło mojego łóżka była, a do której wcześniej nie zaglądałem. I po prostu miałem takie wielkie pragnienie, aby czytać tę Biblię. I zacząłem od pierwszej księgi rodzaju, po cały Stary Testament, potem cały Nowy Testament. I czytając Biblię, zaczęły otwierać mi się oczy na Boga. W końcu zacząłem rozumieć, kim jest Bóg, co On zrobił dla mnie, co zrobił Jezus Chrystus. Zacząłem poznawać Pana Boga. Ale kiedy doszedłem i głębiej się zastanowiłem nad dekalogiem i właśnie tutaj nad sobotą, która już tutaj była poruszana, to miałem wielki zgrzyt. Bo ja jako sportowiec startowałem często w zawodach i zawody to były takie imprezy parodniowo. Czwartek, piątek, sobota, niedziela. A tutaj Bóg w przykazaniu nawołuje do tego, aby odpoczywać, aby ten dzień poświęcić Jemu. I pojawił się problem. Czy zastosować się do rady Bożej, czy może dalej być sportowcem i jakoś tam moją karierę rozwijać, potem zawodową. I długo się biłem z tym, walczyłem w sobie i nie wiedziałem tak naprawdę, co zrobić. Ale pamiętam, był taki przełomowy wieczór, kiedy siedziałem nad jeziorem, patrzyłem się w niebo, obserwowałem gwiazdy i wtedy zrozumiałem, że chcę zaryzykować, że chcę spróbować i być wierny Panu Bogu. I od tamtego momentu całkowicie moje życie się zmieniło. Rezygnowałem ze startów i pojawił mi się czas, który zacząłem inwestować w poszukiwanie Boga, w pomaganie innym ludziom. Zacząłem angażować się w różne akcje charytatywne, pomagać prowadzić klub dla niepełnosprawnych oraz kierować się złotą zasadą Biblii, aby kochać bliźniego swego jak siebie samego. I wielka zmiana zaszła w moim charakterze. Pamiętam, pewnego dnia moja mama przyszła i powiedziała: Grzysiek, ja nie mogę uwierzyć w to, jak ty się zmieniłeś. Ja po prostu nie mogę w to uwierzyć. Ale we mnie i w moich znajomych było takie wielkie pragnienie, aby dzielić się Biblią, Słowem Bożym, bo widzieliśmy, że ono jest w stanie zmieniać życie. I wpadliśmy na pomysł, że będziemy jeździć po szkołach i będziemy zachęcać innych młodych ludzi, aby czytać Słowo Boże, aby po prostu wcielać te dobre rady w swoje życie, bo to pomogło nam. I odwiedziliśmy, nie pamiętam ile szkół, ale trochę ich było. Ale była taka jedna bardzo szczególna, taki ośrodek dla trudnej młodzieży. I pojechaliśmy tam i tam mieliśmy mieć występ, który składał się z takiej krótkiej scenki nawiązującej do Biblii, a później mówiliśmy swoje historie, jak Biblia, Słowo Boże zmieniło nasze życie. I tam opiekunowie tego ośrodka, bo to był dom dla taki ośrodek dla trudnej młodzieży, mówili, że słuchajcie, ta młodzież jest naprawdę trudna, wy się nie przyjmujcie, jak oni nie będą was chcieli słuchać, jak w ogóle będą robić różne dziwne rzeczy, no bo takie mamy po prostu tutaj warunki. I jak tam przyjechaliśmy, to zobaczyliśmy, że tak faktycznie jest. Że młodzież jest bardzo wulgarna,
potrafi klnąć do nauczycieli, potrafi uciekać z oknem, jak tylko nadarzyła się okazja, ale tak zaparliśmy się w sobie i nie widzieliśmy, co będzie. I był nasz występ. Na początku ta pantomima, a później ja wyszedłem i zacząłem mówić, jak Pan Bóg zmienił moje życie. Kiedy padło słowo Bóg, cała sala zaczęła się śmiać. To nie był jakiś tam cichy śmiech pod nosem, ale to był naprawdę gromki śmiech. Ale Bóg dał mi taką pewność w sobie, że zacząłem coraz odważniej mówić o Panu Bogu i z czasem te śmiechy cichły, aż była zupełna cisza. Potem moi znajomi opowiadali o Bogu. Jak skończyliśmy te nasze przedstawienie, to po prostu opiekunowie, nauczyciele byli w takim szoku, że ta młodzież po prostu chciała nas słuchać, że powiedzieli, słuchajcie, wy musicie jeszcze koniecznie jeszcze raz do nas przyjść, bo oni chcą was słuchać, to jest niewiarygodne. I byliśmy jeszcze raz u nich. A później kolejna taka rada biblijna, która miała duży wpływ na mnie, to jest końcówka Ewangelii Mateusza, gdzie Pan Jezus powiedział, dana mi jest wszelka moc na niebie i ziemi, idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Wow. Jezus zachęcił swoich uczniów, i w tym mnie, bo ja tak siebie postrzegałem, aby iść do obcych narodów. Potraktowałem to jako wyzwanie i postanowiłem, że fajnie by było pojechać może do jakiegoś innego kraju i tam pomagać innym. I wybrałem razem z kolegą taki kraj Armenia. I pojechaliśmy. I ja jak tam pojechałem, to znałem tylko język polski i angielski. Myślałem, że z językiem angielskim to sobie wszędzie poradzę. A okazało się, że nie. Że tam ludzie mówili tylko po ormiańsku i po rosyjsku. Więc na początku dla mnie to naprawdę było bardzo ciężko. Nie mogłem się z ludźmi dogadać. Jak chodziłem do sklepu, to palcem pokazywałem, co chcę. Mój kolega tam znał parę słów rosyjskich, ale to było za mało. Czasami mieliśmy tłumacza, prowadziliśmy tam na początku zajęcia z wychowania fizycznego, bo skończyłem taki kierunek studiów. Ale Bóg też dał takie wielkie pragnienie i zaparcie w sobie, aby uczyć się tego rosyjskiego. I codziennie poświęcaliśmy sporo czasu, aby uczyć się rosyjskiego i później, jak ten nasz rosyjski był lepszy, zaczęliśmy prowadzić kluby zdrowia, jakieś kluby sportowe, inne tego typu rzeczy. I nawet wpadliśmy na pomysł, żeby chcemy zorganizować zbiórkę pieniędzy na taką stołówkę, gdzie pomagaliśmy, a która wydawała posiłki dla biednych ludzi. Ale wszyscy nasi znajomi Ormianie, którzy o tym usłyszeli, to powiedzieli, słuchajcie, to u nas nie wyjdzie. U nas po prostu nie ma warunków do tego. Ludzie nie przyjdą. Ale razem z kolegą zaparliśmy się. Wpadliśmy na pomysł, że będziemy odwiedzać różne hotele. Tam dowiemy się, kiedy będą wycieczki jakichś turystów z zagranicy i zrobimy w takim terminie, żeby dużo osób było w tej małej miejscowości, w której byliśmy. Ulotki, przygotowaliśmy program, miał być program muzyczny. Artyści z Armenii, grający, śpiewający, plus prezentacja na temat Polski. I jak nastał ten dzień tego wydarzenia, to okazało się, że nikt nie przyjdzie, że te wycieczki zostały odwołane, że po prostu będzie kompletna klapa. I wtedy padliśmy na kolana i modliliśmy się, aby Bóg nam w tym pomógł. I kolega postanowił, że jeszcze raz pójdzie do jednego z hoteli i tam jeszcze porozmawia z kierownikiem. I jak szedł, to trafił na wielką wycieczkę z Polski. Wiecie, pierwszy raz wtedy spotkaliśmy się z tak dużą grupą turystów w tej małej miejscowości. I zaprosił ich wszystkich na tą zbiórkę. I oni przyszli. Plus przyszło paru jeszcze Ormian. I zrobiliśmy właśnie tą zbiórkę, ten cały program przeprowadziliśmy. I nawet przyjechała telewizja, nagrała reportaż o tym. Powiedzieliśmy wywiad. Udzieliliśmy, może tak, wywiadu, gdzie powiedzieliśmy, że to Bóg nas tutaj przysłał. Zostało to puszczone w telewizji. I mógłbym jeszcze dużo opowiadać, tak jak i poprzedni mówcy, o tym, jak Pan Bóg naprawdę wspiera w takim codziennym życiu, bo tego tak naprawdę doświadczymy. W Psalmie 37
wersecie 4 lub 5 Bóg daje nam taką obietnicę. Zaufaj Panu, a da Ci, czego pragnie serce Twoje. I my wszyscy tego doświadczyliśmy. I o tym dzisiaj świadczymy. Warto jest ufać Bogu. Dziękuję. Dziękuję Ci, Grzesiu, serdecznie. Następne doświadczenie, które mam nadzieję, że wszystkich wspiera. Ja przypominam, jesteś na wydarzeniu organizowanym przez profil na Facebooku Bliżej Boga Być, gdzie dzielimy się tymi wspaniałymi doświadczeniami, które opowiadają o naszym przemiłosiernym i wszechmogącym Bogu, naszym wszechmogącym Bogu i Jezusie Chrystusie. Akurat masz możliwość słuchać w tej chwili różnego rodzaju doświadczeń, które pochodzą od katolików, od protestantów. No właśnie, jeszcze nie mieliśmy nikogo z kościoła prawosławnego, ale myślę, że tam też wspaniale wielbią Boga. I jeżeli tylko będziesz chciał, a reprezentujesz taki kościół, to zaprosimy cię i to będzie wspaniałe. Pamiętaj, jeżeli jesteś młody, to jest ten czas, kiedy nie tylko imprezy, kiedy nie tylko komputer, ale również kontakt z Bogiem. Ja sam wychowywałem się na oazach, wychowywałem się na pielgrzymkach, wspaniale wspominam ten czas i to był ten czas, kiedy to moje serce było przygotowywane do tego, żeby również w tym średnim wieku, jakim jestem, o Bogu pamiętać. Dzisiaj rozmawiamy o Piśmie Świętym, o radach zawartych tam i jak one mają wpływ na nasze życie. Dowiedzieliśmy się już o tym, że warto szanować rodziców. Mieliśmy już tutaj przykład Kamila, który opowiadał o tym, że warto stronić od alkoholu. Ania nam wspaniale o tym opowiadała, o wielkim zaangażowaniu Grzegorza. Zobaczymy, co ciekawego dzisiaj Marek ma nam do powiedzenia. Nasz teolog, pedagog Marku. Marek też dzisiaj obchodzi urodziny, to jest jego szczególny dzień. Ja bym cię prosił, żebyś nic nie mówił. Więc nic nie mówię. Zapomniałem. Mareczku, tobie oddaję głos. Bardzo dziękuję. Witam was bardzo serdecznie. Rady Pisma Świętego na co dzień i w biznesie. Jak zwróciliście uwagę, zapewne, to wszystkie osoby, te, które były i przede mną, i ja również, to Pismo Święte zmieniło nasze życie. Człowiek w pewnym momencie, czasem w jakimś akcie desperacji, czasem może z ciekawości sięga po tą księgę, nie wie, czego znajdzie i życie zaczyna się zmieniać. Ludzie przychodzą, mówią, pozmieniało się to i tamto. Ja zapewne skończyłbym w kryminale, gdyby nie to, że w pewnym momencie Pismo Święte znalazło się w moich rękach. Znajduję tam wiele, wiele rad. Skąd wzięło się Pismo Święte? Też będziemy jeszcze o tym może trochę później rozmawiać, ale jest to księga, która znalazła się dzisiaj w naszych rękach i ze względu na odkrycia archeologiczne, ale pochodzi od narodu izraelskiego, który niemalże w 100% jest autorem tej księgi. Różni ludzie na przestrzeni wielu, wielu wieków spisywali tą księgę, chodzili z Bogiem, przeżywali coś osobiście i zostawili dla nas. Cóż dla nas zostało? Ja podróżując i chociaż z jednej strony nie lubię podróżować, bo bym tak trochę pomieszkał w domu, fajnie jest być w domu, to z drugiej strony zauważam, że chyba od zawsze mnie z tego domu też za chwilę wyciąga gdzieś, za długo nie usiedzę i ten Izrael od pewnego czasu stał się dla mnie takim miejscem wielu moich podróży. Byłem tam już 8 razy, w tym roku 3 i jeszcze chyba ze 2 razy będę w tym roku i zauważam, że każda z tych podróży to kolejne odkrycia, jaki ten naród jest i jeszcze jakiś kolejny filtr, przez jaki patrzę na tą niezwykłą księgę. Co możemy znaleźć dla nas? Tak po prostu. Może będzie mniej takich moich osobistych doświadczeń, ale takie może krótkie spojrzenie encyklopedyczne na te rady Pisma Świętego. Otóż od chociażby kwestia zdrowia. Pewnego razu Amerykanie w swojej armii postanowili dać receptę dla żołnierzy, dla tych oddziałów specjalnych, którzy znajdą się w przeróżnych okolicznościach, co można jeść, czego nie jeść, jak przeżyć. I kiedy na kolejnych uniwersytetach robiono badania, kiedy zebrano te wszystkie informacje, okazało się, że to, co mówi Pismo Święte, wcześniej mało kto być może traktował to poważnie, ale to, co mówi Pismo Święte, jakie zwierzęta są dobre do jedzenia, jakie są niedobre, to nie jest tylko jakaś tam starożytna legenda dla starożytnego narodu, ale okazuje się, że dla człowieka żyjącego dzisiaj, w XXI wieku,
to jest to, co jest dobre do jedzenia. I każdy człowiek, kto sięga do tej księgi i traktuje ją poważnie i wyciąga te rady, no to od chociażby będzie zdrowszy. A patrząc na naród izraelski, możemy powiedzieć, że jest to wyjątkowy naród, pomimo wielu, wielu perturbacji. I ja osobiście bardzo żałuję, że my jako chrześcijanie tak bardzo utrudniliśmy temu narodowi poznanie tego, kim jest Jezus. Chociaż był pomiędzy nimi. Zresztą sam Pan Jezus pochodził przecież z narodu żydowskiego i apostołowie też byli Żydami. Nie przyjęli go wtedy, a przez te wszystkie kolejne wieki ta sytuacja odrzucenia jeszcze bardziej się ugruntowała, ponieważ to my jako chrześcijanie najpierw nawracając ruszyliśmy z kolejnymi krucjatami i tutaj w Europie też, gdziekolwiek Żydzi byli, to nie mieli lekko, byli przepędzani z jednego miejsca w drugie. Tutaj do Polski, do nas trafili, żeby rozwinąć handel. No i właśnie, z tego też byli bardzo znani, że potrafili liczyć pieniądze, byli bardzo pracowici. A skąd ta rada? Z Pisma Świętego. Otóż Salomon pisze takie słowa w 6 rozdziale. Nie tylko do narodu izraelskiego, do nas również. Idź do mrówki, leniwcze. Przypatrz się jej postępowaniu, abyś zmądrzał. Nie ma ona wodza, ani nadzorcy, ani władcy, a jednak w lecie przygotowuje swój pokarm, w żniwa zgromadza swoją żywność. Leniwcze, jak długo będziesz leżał? Kiedy podniesiesz się ze snu? Jeszcze trochę pospać, trochę podrzemać, jeszcze trochę założyć ręce, aby odpocząć. Tak zaskoczy cię ubóstwo jak zbójca i niedostatek jak mąż zbrojny. Każdy, kto przeczyta księgę Salomona, to znajdzie naprawdę wiele, wiele mądrości. I naród izraelski przez całe wieki, pomimo wielu swoich trudności, trzymał się tych rad, obietnic, nakazów i jest zdrowy, jest pracowity, jest mądry. O ileż narodów uczyło się czytać i pisać na tej księdze. Ta księga przez wieki była jedną z niewielu, które były przekazywane i cały czas i do dzisiaj ma niezwykłe swoje znaczenie. Tyle ksiąg trafiło gdzieś tam na śmietniki, archiwa i nie mając już swojej żadnej wartości. A Pismo Święte wciąż jest księgą, która jest bestsellerem, która sprawia, że życie ludzi się zmienia, że te najprostsze zachęty, od chociażby o tej pracowitości człowieku, po prostu weź się do pracy. Jak chcesz, żeby w twoim życiu było trochę lepiej, to wyłącz ten telewizor, zostaw pilota, zostaw komputer i zacznij uczyć się języków, zacznij robić coś pożytecznego, bo przypatrz się tej mrówce. Do każdego jakaś zachęta. Od uczciwość, to tak, to też oczywiście z Pisma Świętego, przecież wszystkie przykazania do tego mają zmierzać, żeby człowiek żył uczciwie. I ten naród też był znany z tego, dlatego ludzie przychodzili do nich, żeby robić różne interesy. Do dzisiaj, jak wybieram się do Izraela, to mama mówi i zobacz, jak tam złoto stoi, bo u nich jest najlepsze złoto. Gdzieś chyba z dawien dawna jest przekazywana jakaś legenda, że jak jakiś dobry interes zrobić, to trzeba iść do Żydów, do narodu izraelskiego, bo oni są uczciwi, solidni, tam będzie dobrze. Gościnność. O, gościnność to też jest rada Pisma Świętego. I powiem wam, że jako chrześcijanie, ja osobiście naprawdę mam wiele do nauczenia od tego narodu. Byłem kiedyś na kolacji u rabina. I rabin od 30 lat każdego tygodnia, przynajmniej dwa razy, wyprawia dla wszystkich gości, którzy przyjeżdżają do Izraela, do Jerozolimy, wyprawia wielką ucztę, zaprasza, nie pyta się, w co ty wierzysz, a czy ty przyszedłeś się tylko najeść, czy ty mnie lubisz. Nie, każdy może przyjść, drzwi są otwarte. Jego dzieci, żona, wszyscy przygotowują kolejne dania, dokładają. Na początku była tylko chałka i tak się trochę na tą chałkę rzuciłem, bo mówię, może już więcej nic nie będzie, więc warto chociaż tej chałki pojeść, a później było tyle jedzenia, że nikt nie był w stanie tego przejeść. Po prostu taka gościnność. A z kolei ze strony arabskiej Ibrahim, który mieszka na Górze Oliwnej i wszyscy go tam znają. Ibrahim, kiedy spotyka nas gdzieś kolejny raz na ulicy, idziemy do jego domu i pytam się, kto dzisiaj u ciebie mieszka? A on mówi, nie wiem, zresztą ja nie mam kluczy do mojego domu, u mnie może mieszkać każdy. I faktycznie, kiedy w marcu byliśmy u Ibrahima, w jego domu mieszkał chrześcijański misjonarz. Przyjechał, był jeszcze czarnoskóry, więc zupełnie wyglądał w tym miejscu przedziwnie. Chodził z Biblią i wszystkich próbował nawracać i mieszkał w domu u Araba.
Czy my jako chrześcijanie nie mamy się czegoś do nauczenia o gościnności? No właśnie, przede wszystkim chodzi tutaj o ludzi, jak ta księga zmienia tych ludzi, jak wiele daje do życia. Im więcej czerpiemy, tym więcej obfitości w tym naszym życiu. Ten temat rady Biblii w biznesie i na co dzień. No właśnie, czym jest dla nas biznes? Dla każdego pewnie będzie czymś innym. Jeżeli dla kogoś biznesem są pieniądze, no to wiadomo, że musi wcześniej rano zacząć i jak najwięcej pracować i uczciwie pracować. To też jest bardzo ważne, bo jak człowiek uczciwie pracuje, to będą do niego ludzie przychodzić, wszyscy go będą cenić. To naprawdę się opłaci. To też jest rada, która wynika z Pisma Świętego. Ale jeżeli dla kogoś biznesem będą relacje międzyludzkie, rodzina. Dla mnie największym skarbem, największym biznesem, największą sprawą, nie, ten biznes tak nie pasuje, bo tego się nie kupuje, ale to jest zaproszenie do Bożego Królestwa. Kiedy ja otworzyłem Pismo Święte i zacząłem je czytać, szukając tych różnych rad, jak poskładać moje rozsypujące się życie i usłyszałem głos Jezusa, ten głos sprzed 2000 lat, który mówi: człowieku, mam dla ciebie miejsce w moim królestwie. A moje królestwo jest takie i takie i takie. Jak zacząłem sobie myśleć o tym królestwie Jezusa, to pomyślałem, że to jest naprawdę najlepsze, co mogło mi się w życiu przydarzyć, żeby tam być. I naszą wielką stratą jako wielu, wielu chrześcijan jest to, że często patrzymy na życie z Bogiem jako pewną alternatywę. A dzisiaj to tak sobie jakoś tam żyjemy, ale pewnego dnia, jak będę starszy, to tam poukładamy te sprawy z Panem Bogiem, no bo warto byłoby być w tym Bożym Królestwie. Ale to działa nieco inaczej. I to naprawdę zrewolucjonizowało moje życie, bo to działa tak. I przeczytajcie to, co mówi Pan Jezus, to, co pisze apostoł Paweł i wszyscy, którzy w tym Piśmie Świętym chcą nam coś przekazać. Bóg przychodzi do człowieka i mówi: człowieku, ja ciebie naprawdę kocham. Naprawdę znaczysz dla mnie, wszystko dla mnie znaczysz. Mimo że jesteś człowiekiem, który się zbuntował, ucieka, ubabrałeś się, to jesteś dla mnie tak cenny. Mam dla ciebie miejsce w królestwie. I po prostu chodź tam. Ja ciebie tam chcę zabrać. Prawie że na siłę. Jak nie chcesz, to nie, ale ja ciebie tam chcę mieć. I wszystko, co musiało się zdarzyć, bo nieraz mówimy, słyszymy takie głosy, trzeba sobie na to zasłużyć. No, kto tam ma być, no to jakie tam miał życie. Ale nie, nie, Pan Jezus mówi: ja za twoje złe życie zapłaciłem i daję ci to tak po prostu, jako wielki dar ode mnie. I kiedy ja w moim życiu w to uwierzyłem, że Bóg mnie zaprasza, że naprawdę tam będę, to wtedy się wszystko zmienia. To wtedy człowiek nie robi czegokolwiek, żeby sobie zasłużyć. Te przykazania już nie są jakimś ciężarem, ale człowiek chce żyć z Bogiem, bo to ma sens. No bo po coś tutaj pojawiliśmy się na tym świecie. Czy zarabianie pieniędzy będzie wszystkim? Nie, na pewno jest potrzebne w naszym życiu. Warto to robić dobrze, solidnie, uczciwie i fajnie, jeżeli z dobrym dodatkiem. Ale największym skarbem, największą radością, największą radą jest właśnie to Boże Królestwo, które też znajdujemy w Piśmie Świętym. Pan Bóg mówi: człowieku, wracaj do tego ogrodu, za którym tęsknisz, a ja ci dam zdrowie i wszystko inne gdzieś też będzie w twoim życiu, jeżeli będziesz słuchał tej księgi, którą bardzo serdecznie polecam. Mareczku, dziękuję ci serdecznie. Można byłoby cię słuchać i słuchać. Jeżeli wy lubicie słuchać Marka, bo Marek nie pierwszy raz jest w moim programie, to zapraszam na YouTube'a. Możesz znaleźć Marka kanał na YouTubie. Kilka minut dobrych wiadomości. KMDW. Bardzo fajne, króciutkie filmiki, które właśnie też przybliżają do Boga i pokazują nauki, które są zawarte w Piśmie Świętym. Ale co ciekawe, dzisiaj jadąc tutaj do naszego studia, rozmawialiśmy z Markiem, że organizujemy wyprawę do Izraela. I to kiedy, Marek? W styczniu? Nie? Później, koło kwietnia. Później? Koło kwietnia, czyli jeszcze dużo czasu, ale już musimy planować wylot, żeby ekonomicznie w kosztach to wszystko ująć.
No i tak, to jest taka troszeczkę wyprawa też ewangelizacyjna, poznawcza. Ja też byłem w Izraelu raz, ujął mnie ten kraj i z chęcią bym tam wrócił. Akurat byłem tam z całą rodziną i akurat moja żona nie wszędzie chciała, żebyśmy się poruszali, bo no bo bała się po prostu, bo tam nie wszędzie jest tak, to znaczy jest bezpiecznie, okej, wszędzie czuliśmy się bezpiecznie, jednak gdzieś tam z tyłu głowy jest to, że cały czas Palestyna z Izraelem ma ten konflikt i tam różnie może się dziać. Dlatego też nie byliśmy w Betlejem, z chęcią bym zobaczył, nad Jordanem, tam gdzie Jezus się ochrzcił. I taką wyprawę organizujemy. Jeżeli chciałbyś z nami się wybrać, znaczy ja wiem, że może nas nie znasz, ale może nas obserwujesz. No, parę miejsc dosłownie, bo organizujemy taką wyprawę albo na 10, albo na 15 osób, żeby tam poruszać się trzema lub dwoma samochodami. Jeżeli byś chciał, jeżeli byś chciała, to no, trzeba napisać do mnie albo na Facebooku, albo maila info@najbliżejbogabyć.pl i wtedy, kto wie, może razem się gdzieś tam wybierzemy, ale to na pewno teraz już musimy planować tą wyprawę. Nie będzie to wyprawa luksusowa. Będziemy żyć, mieszkać tam w różnych warunkach, więc to musisz być przygotowany czy przygotowana. Dziękuję serdecznie, że jesteś. Dziękuję, że oglądasz nas. Webinar Bliżej Boga Być. Pierwsza część dobiega końca. Czuję się atmosferę taką właśnie, że Duch Święty jest z nami i błogosławi temu przedsięwzięciu, bo za każdym razem są internauci, którzy słuchają. Słuchać o Bogu, słuchać o wierze nie jest prosta sprawa. Nie jest to proste, żeby to wszystko od tak zrozumieć. Na to na pewno trzeba czasu, ale też z drugiej strony nie dziwcie się nam, że przed kamerą tremujemy się ze względu na to, że no, nie jesteśmy my, przynajmniej może oprócz Ani, zawodowcami, ale to jest jedno, bo można byłoby tu wychodzić, wygłupiać, robić kabarety, śmiechy opowiadać, humory, ale my postanowiliśmy opowiadać o Bogu. I dziękuję wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie, żeby tu być i o tym mówić, bo to nie jest prosto. Każdy z nas ma różnego rodzaju doświadczenia, każdy ma różnego rodzaju przeżycia, ale to, co nas łączy, to jest nadzieja w Panu Jezusie Chrystusie, że gdy kiedyś powróci tu na ziemię, a powróci, bo to jest napisane i wszystkie kościoły o tym mówią, że powróci, to chcemy, żeby nas zabrał do siebie, żeby, tak jak jest napisane w Ewangelii, żebyśmy byli tam, gdzie On jest. I to jest taka moja nadzieja i mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy w niebie, będziemy razem śpiewać chwała na wysokościach. Dziękuję wam za wszystkie komentarze, za wszystkie SMS-y, a SMS-ów dzisiaj ja przynajmniej otrzymuję wiele. Wiele osób ma numer do mnie. Właśnie Gosia napisała, dziękuję, że mogę przysłuchiwać się, bliżej Boga być. Bardzo wiele znaczą dla mnie te webinary, pozdrawiam. I ten jeden SMS, ten szczególny, to jest SMS, który wspiera, który sprawia, że nabieramy takiego przekonania, że to nie jest nasza pusta praca, że jednak być może komuś pomożemy, że kogoś wesprzemy i być może, że dzięki temu kiedyś spotkamy się w niebie i może ktoś powie właśnie to między innymi dzięki wam, że wspieraliście mnie na tej trudnej wędrówce przez życie, tu na ziemi. Te wasze webinary sprawiły, że jesteśmy razem w niebie i możemy cieszyć się wiecznością. Dziękuję serdecznie. Teraz zapraszam dosłownie na 4 minuty przerwy, a 5, nawet technicy pokazują 5. W międzyczasie nie wiem, czy się uda jakąś muzykę wpuścić, przynajmniej tak sobie to wyobrażam. Może następnym razem zaprosimy jakiś zespół, pośpiewamy razem. Natomiast teraz 5 minut przerwy, a potem spotykamy się na części, w której będziemy odpowiadać na pytania pytania. Będziemy udzielać odpowiedzi, przynajmniej z naszego doświadczenia, tak jak my to widzimy, tak jak wspomniałem, raczej nie dyskutujemy o tych kwestiach teologicznych, ale o tym, jak być bliżej Boga. Dziękuję serdecznie, Wojciech Orzechowski, pozdrawiam. Witamy was serdecznie po przerwie. Nadajemy z Podkowy Leśnej dzisiaj webinar Bliżej Boga Być. Rozmawiamy o tym, jak rady zawarte w Piśmie Świętym można zastosować w życiu codziennym, w pracy, w biznesie. A już doświadczamy tego, że to nie jest proste, że to nie jest łatwe.
mamy serię doświadczeń naszych prelegentów. Mamy Grzegorza, Anię. Grzegorz jest sportowcem, Ania aktorką, Marek pedagogiem, teologiem. No i nasz masażysta Kamil. Powiedział, że mój prywatny masażysta, ale nie wiem, jakby to zabrzmiało. Kamil pierwszy raz przed kamerą, troszeczkę nam się postresował. Dziękuję, że jesteś, że słuchasz, że oglądasz nas, bo wtedy wiemy, że to, co robimy, ma sens. A nie jest łatwo wyjść w dzisiejszych czasach i mówić o Bogu. Dzisiaj jest to taki temat tabu, poruszany często przy okazji świąt wielkanocnych czy Bożego Narodzenia. Przynajmniej wiem, jak to jest u mnie w domu. Ale tak, normalnie na co dzień w pracy czy wśród znajomych ten temat nie jest poruszany. My chcemy przełamać trochę ten stereotyp. Mówimy o tym, tak jak wspominałem na początku webinaru, jak apostołowie mówili, gdybyśmy my mieli milczeć, to kamienie by krzyczały i wręcz idziemy naprzeciw. Ponad 300 osób przewinęło się już przez dzisiejszy webinar. Nie wiem, jak to stan na tą chwilę, natomiast jest na pewno około 260 osób. I kolejne SMS-y. O, mam informację. Tak, 230 osób na tą chwilę, okej. Okay. Pewnie jeszcze za chwileczkę po przerwie internauci dołączą. Mamy informację od Artura, który pisze: bracie Wojciechu, dziękuję za dzisiejszy webinar. Niech ci Pan błogosławi, niech błogosławi nam wszystkim, bo po to tutaj jesteśmy. Dziękuję, Artur. Twoje słowo również nas wspiera. Mam też informację od Joli, która pisze: Wojtku, ja też oglądam i słucham. Jestem pewna, że moja kontuzja kolana to nie był przypadek. Tak po prostu musiało się zdarzyć, aby był ciąg dalszy. Dlatego Jola jest z nami, ogląda nas. Nigdzie gdzieś tam z Tomaszem swoim nie poszybowała w piątkowy wieczór, a jest z nami i o tym rozmawiamy. Internauci piszą, pytają, bo się temat trochę taki sobotnio-niedzielny nam tutaj zrobił, więc pewnie będę prosił o dwa słowa wytłumaczenia, ale może nie za długo, ze względu na to, że nie rozmawiamy o zasadach, dogmatach. Jesteśmy tutaj, naszą społeczność też stanowią ludzie z różnych kościołów, wychowali się w różnych też środowiskach, więc różne mamy te doświadczenia, różne przygody z Bogiem. Troszeczkę też tak po żydowsku nam się tutaj zrobiło, bo poszliśmy w temat Izraela i te przeżycia. No, ale to chyba dobrze, bo to Izrael to gdzieś tam podobno nasze korzenie. No, Abrahamowi to Bóg obiecał, że z niego wyrośnie wielki naród, tak liczny jak piasek na ziemi czy gwiazdy na niebie. Powiedział Bóg kiedyś do Izraela: spójrz na to niebo, jesteś w stanie policzyć te wszystkie gwiazdy. No i dzisiaj my stanowimy tą cząstkę, tak? Bo z Abrahama, później przez pokolenia Izaaka, Jakub i 12 pokoleń, następnie Izrael, który jednak odrzucił tą możliwość głoszenia Słowa Bożego i Bóg wtedy zabrał tą możliwość Izraelowi i dał wszystkim ludziom. Dlatego i ówcześni chrześcijanie wyszli do pogan i to Słowo Boże rozeszło się po całej ziemi. Ale to wspaniale, bo Pismo Święte mówi, że jak Ewangelia będzie się rozchodzić po całej ziemi i będzie głoszona na całym świecie, to wtedy po nas powróci z powrotem, więc kto wie, czy czasem nie żyjemy właśnie w czasach końca. To tyle tytułem wprowadzenia. Powracamy do naszej Biblii, więc może tak króciutko dla internautów, bo właśnie są te pytania takie sobotnio-niedzielne. Już tutaj sobie wracam. No i jednym zdaniem, o co chodzi z sobotą, niedzielą? Sobota? Znaczy, no po prostu biblijny siódmy dzień tygodnia, który... Siódmy dzień tygodnia, sobota. Siódmy dzień tygodnia, sobota. No bo dzisiaj cały świat świętuje niedzielę. No ale siódmym dniem jest sobota i co jest jasne i oczywiste. Czyli pierwszy dzień tygodnia? No oczywiście, a Chrystus zmarł. Zmartwychwstał pierwszego dnia. Pierwszego dnia i święcimy w niedzielę. Pierwszy dzień tygodnia. Więc ty wspominałaś o siódmym dzień tygodnia, jak o sobocie, bo ja przytaczałem faktycznie z Pisma Świętego przykazania siódmy dzień tygodnia. No, przytaczałeś. Rozumiem. Ale to, co jest dla mnie najistotniejsze w tym wszystkim, to to, żeby rzeczywiście spędzać ten dzień w bliskości, w takim szczególnym kontakcie z Bogiem, z bliskimi osobami, z przyjaciółmi, w służbie też dla innych ludzi, bo to powoduje, że rzeczywiście po całym takim męczącym tygodniu gonitwy ja znajduję wspaniały odpoczynek, relaks, jakąś niesamowitą siłę na kolejny tydzień. Ja naprawdę czuję takie fizyczne, po prostu pozytywne efekty święcenia soboty. Jeżeli nie spędzam jej w taki sposób, to po prostu startuję w nowy tydzień bez sił. No, i no to jeszcze takie... jedno pytanie. Czy siódmy dzień tygodnia nie był dla Izraela?
Boże przekazania są dla wszystkich niezmienne. Biblia o tym mówi jasno, wyraźnie. Nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. Nikt nie ma prawa zmienić joty z przykazań Bożych. Tak, otóż to można by było zapytać, a nie kradnij, nie cudzołóż, to też tylko do Izraela? Nie, to jest uniwersalne. Okay. Odwołujemy internautów do 20 rozdziału Księgi Wyjścia. Tam są przykazania, możesz sam przeczytać, zobaczyć i sięgnąć do historii, jak to te przykazania nasze ewaluowały, jeżeli w ogóle mogą ewaluować przykazania. Przynajmniej nie powinny, ale coś tam się z nimi podziało trochę. Okej, przechodzimy do następnego pytania. Mamy wiele pytań od internautów. Chciałbym, żebyśmy wszystkie poruszyli. Może jeżeli mogę jeszcze tak dodać. I żeby nie rozwijać jakby tego tematu, bo on jest bardzo szeroki, zdecydowanie odesłać do Pisma Świętego, ale gdyby się pojawiła taka konieczność, żeby akurat o tym porozmawiać, być może cały temat mógłby być wokół tego pewnego dnia, bo nie chodzi o to, żeby powiedzieć, to jest mało ważna sprawa, bo dla wielu osób to jest ważna sprawa. Jeżeli znajdujemy coś w Piśmie Świętym, no jeżeli tak jest, no to coś trzeba z tym zrobić. Ale zdecydowanie odsyłam, niech każdy sobie studiuje, bo to jest temat, który jest tutaj przedstawiony i myślę, że on jest dość jasny. No właśnie, ciężko jest poruszać zasady zawarte i rady w Piśmie Świętym, pomijając te takie wszystkie istotne, dogmatyczne sprawy, ale ponieważ jesteśmy na kanale Bliżej Boga Być i staramy się mówić o Bogu, przybliżać do Niego, to przejdźmy do następnego pytania. I Tytus pyta, gdyby mieli wybrać jedną zasadę biblijną, czyli pewnie prelegenci, żeby osiągnąć sukces, to co by to było? Kamil. Żeby osiągnąć sukces? Wybrać jedną zasadę biblijną. Przede wszystkim byśmy musieli się zastanowić, co jest tak naprawdę sukcesem, bo wszystkie rzeczy, które robimy w naszym życiu, mają oczywiście jakiś sens, prawda? Ale musimy zawsze spojrzeć to, co jest na samym końcu. A na samym końcu będzie nowe niebo i nowa ziemia, więc chyba tutaj po prostu najlepszą decyzją, jaką możemy podjąć, jest zaufanie Jezusowi i podążanie Jego drogą. Zaufanie Jezusowi, nawiązać więzi dzisiaj z Jezusem, bo gdy Jezus powróci, On upomni się o nas. I to dzisiaj chyba to jest najistotniejsze, żeby oddać Jemu swoje życie, żeby stać się Jego przyjacielem, a jednocześnie tym prawdziwym dzieckiem Bożym. Żeby go naśladować po prostu. Tak, ty dzisiaj opowiadałeś o swoim bankructwie sprzed 17 lat, tak, o ile dobrze pamiętam. Ja właśnie pamiętam takie zdarzenie, kiedy jeden z moich przyjaciół, dosyć dobrze sytuowany, kiedy tam był jakiś straszny krach na giełdzie, nawet mało zorientowana jestem, nigdy nie miałam pieniędzy, które mogłabym inwestować tak duży. I pamiętam taką niesamowitą pustkę w jego oczach. I też z kolei stwierdzenie jednego z moich przyjaciół, bardzo bogatych, który tak na mnie patrzył, mówi, Ania, jak ty to robisz, że po prostu masz tyle problemów, takie kłopoty, ty jesteś uśmiechnięta. No wiesz, bardzo często ten sukces, który jakby patrzymy na te życiowe nasze sukcesy, to, że mamy fantastyczny dom, dobry samochód, dobre ciuchy, jesteśmy doceniani w pracy, to może po prostu zniknąć od tak i nagle okazuje się, że nie ma żadnej wartości. A jeżeli mamy właśnie tą więź z Jezusem, taką niesamowitą pewność tej naszej przyszłości, to po prostu cokolwiek by się działo, po prostu jest dobrze. Znaczy, no okej, dzisiaj jest trudno, może popłaczę, może będzie bolało, ale ja wiem, że będzie dobrze. I to jest taki niesamowity komfort, którego naprawdę nie daje nic innego. Ten sukces w takim ludzkim pojęciu z pewnością nie. Inne pytanie od Maćka. No, dosyć istotne. Gdy przestrzeganie rad Bożych wcale nie wydaje się pomagać w biznesie, co wtedy zrobić? No, czasami tak jest, że jesteś blisko Boga, jednak nic ci się nie układa. Doświadczyłeś czegoś takiego? Jak najbardziej, ale myślę, że tutaj jest po prostu... Musimy być cierpliwi, musimy ufać i cały czas się modlić, bo być może jest to nieodpowiedni moment, żeby nasz biznes się rozwinął i po prostu musimy chwilę poczekać na jakieś lepsze okoliczności.
najlepsze okoliczności, albo czasem trzeba zmienić biznes, bo może coś nie jest dla ciebie, ale to chyba to słowo zaufanie to jest takie słowo klucz w tym wszystkim. Tak mi się wydaje, że bardzo często, kiedy właśnie zbliżamy się do Boga, kiedy chcemy się Go tak najmocniej uchwycić, to przychodzi na nas tak strasznie dużo jakichś niepowodzeń, nieszczęść. Mamy wrażenie, że wszystkie zwalają się naraz. Ale kiedy uchwycimy się właśnie Jezusa i tych obietnic, to nagle czujemy, jak po prostu tak jakby ktoś nas z wody wyciągał po prostu za rękę i w końcu łapiemy ten oddech i promienie słońca, i to jest tak niesamowite, cudowne uczucie, że warto tego doświadczyć. Myślę, że wdzięczność jest takim bardzo dobrym narzędziem w takich momentach zwątpienia i kryzysu. Pomimo wszystko, właśnie pomimo wszystko. Żyjemy w czasach, kiedy obserwujemy ludzi wokół nas, budują wieżowce, mają wszystko, a człowiek się zmaga z codziennością, gdzie by tutaj pojechać na wakacje. Myślę, że wciąż nie doceniamy, że jest dobrze. Przez większość tych wieków, które za nami, ludzie zastanawiali się, jak tu wyżyć, jak tu się wykarmić, jak rodzinę wykarmić, czy przeżyjemy do kolejnego roku. Dlatego ludzie wiosny swojego życia liczyli, bo jak zimę ktoś przeżył, to znaczy, że już będzie dobrze. I nawet kiedy jest źle, z naszej perspektywy, że nie ma takiego prosperity, jakbyśmy chcieli, to wcale nie znaczy, że to jest jakaś tragedia. Bo to jest czas, po pierwsze, żeby czegoś się nauczyć z tego, kiedy jest gorzej. Bo to jest też wielka umiejętność żyć, kiedy nie wszystko jest. I być wdzięcznym Bogu, kiedy jest pod górkę. Nauczyć się tej wdzięczności, że kiedy człowiek pewnego dnia miałby więcej, że będzie wiedział, komu to zawdzięcza. I cieszyć się małymi rzeczami. Tak, to jest wielki skarb. Nie znaczy, że ktoś, kto ma mało, to jest biednym człowiekiem. Jest taka maksyma, bardzo ją lubię, że nie ten jest bogaty, kto ma dużo, ale ten, kto potrafi się cieszyć tym, co ma. Zatem może to też jest jakaś potrzebna optyka. Zresztą na to są nawet badania naukowe i właśnie, że ludzie, którzy potrafią się cieszyć drobiazgami, dostrzegać piękno w jakichś małych zdarzeniach, nawet w przyrodzie po prostu są szczęśliwi i żyją dłużej. Grzesiek. Jeśli można, tak. Bo czasami może panować w naszych umysłach taki mit, że człowiek głęboko wierzący nie ma problemów, bo Bóg rozwiązuje wszystkiego problemy. Bóg pomaga, ale ludzie nawet bardzo głęboko wierzący mają problemy, czasami bardzo poważne. Około roku temu moja teściowa, bardzo gorliwa, bardzo wierząca osoba, wpadła pod maszynę rolniczą, ledwo z życiem wyszła z tego wszystkiego, spędziła całe miesiące w szpitalu przy ogromnym naprawdę bólu. Cała rodzina, cała Polska z naszego kościoła się o nią modliła. No i ona ciągle cierpiała. Ale co z tego jest takie budujące, że moja mama nie straciła wiary. Ona cały czas była mocno ufająca. Już po tych kilkunastu miesiącach jest w stanie chodzić, jest w stanie wykonywać jakieś tam lekkie czynności. Widać naprawdę sporą poprawę. A lekarze na początku mówili, że to najprawdopodobniej skończy się śmiercią. To jest chyba takim naszym problemem, naszej cywilizacji, że my jesteśmy nastawieni na sukces, sukces, sukces. I ten sukces jest mierzony tymi kolejnymi zerami, nie wiem, piętrami, budynkami, biurowcami, wieżowcami. Takie dobrymi będą wskaźniki, tak? Oj, ale to wszystko jest fajne. Jeżeli ktoś potrafi, bo to też jest bardzo kluczowe. Nieraz, i myślę, że dotyczy to większości ludzi, my jako człowiek potrafimy się zgubić w tej cywilizacji, w tych mediach. Ile czasu macie na co dzień na to, żeby tak naprawdę się solidnie pomodlić? Bo pomimo tego, że dla mnie życie z Panem Bogiem jest taką sprawą codzienną, priorytetową, to ja naprawdę mocno walczę o to. I nie jest lekko. Ja dałam kiedyś SMS-a takiego, przepraszam, właśnie, że gdybyśmy z Biblią spędzali tyle czasu, ile z telefonem naszym spędzamy, ile z komputerem, jakże zupełnie inaczej nasze życie by wyglądało. Faktycznie jest to trudne, trzeba się pilnować każdego dnia.
ale przynosi to niesamowite owoce i warto o to powalczyć. Ja będę bronił biznesu, bo sam jestem przedsiębiorcą i pieniądz nie jest ani dobry, ani zły. Pytanie, w jakich rękach jest i jak jest wykorzystywany, bo może być wykorzystywany do dobrych rzeczy, może być wykorzystywany tak. do złych. Zobaczcie, co my dzisiaj robimy. Przecież to my wydajemy nasze pieniądze, żeby tu dzisiaj być i opowiadać o Bogu. Czyli można? Można, prawda? Można wykorzystywać dobre samochody, bo dlaczego jeździć złymi, słabymi? Oczywiście, no wiadomo, no jak nie ma pieniędzy, to jak nas na to nie stać, no to wiadomo, że się kupuje wszystko na miarę. Tutaj niewłaściwym podejściem byłoby kupować ponad miarę. Oczywiście tak jest, że no, niektórzy zarabiają więcej, niektórzy mniej, tak było od zawsze. Niektórzy robią większe biznesy, niektórzy mniejsze i powinniśmy się w tym odnajdywać i tak właśnie żyć, jak dana chwila no, tutaj nam umożliwia, chociaż nie powinniśmy przestać marzyć, bo wydaje mi się, że każdy z nas ma gdzieś tam marzenia do troszeczkę do tej odrobiny takiego luksusu. Myślę, że normalność jest tutaj takim pożądanym stanem. Przynajmniej ja bym sobie życzył, żeby ludzie, którzy są wokół mnie, mogli żyć normalnie, że nie martwią się o to, co będą jeść jutro. Czy będą mieli na leki. Tak, tak. I jeżeli każdy ma gdzie mieszkać, nie kapie na głowę, jest coś w lodówce więcej oprócz światła, to jest luksus, jakiego cywilizacja nie miała przez wszystkie wieki przed nami. Ale nie bez powodu chyba, no w Biblii jest jednak ten fragment, który mówi, że bogatemu będzie ciężej wejść do królestwa. Bo są pokusy różnego rodzaju. Są pokusy i też zauważam w swoim życiu, wiesz, że kiedy tak wszystko nagle zaczyna się układać, to tak właśnie chyba jeszcze bardziej trzeba się pilnować tego, żeby się Boga trzymać i tych biblijnych prawd, bo nagle takie masz poczucie, że już mi to nie jest potrzebne, nie? Bo przecież wszystko jest fajnie, wszystko jest dobrze. Ja powiem tak. Daję sobie radę, nie? W Biblii możemy znaleźć króla Salomona, który podobno był tak bogaty, jak nikt wcześniej, ani nikt później już. Więc, jednak był... No, wrócił się dopiero przed całą śmiercią. Ale chodził z Bogiem. I to mu nie przeszkodziło. Zresztą wybrany był jakby no, też w tej całej ścieżce przez Boga. Wiadomo, że można być bogatym i stracić kontakt z Bogiem, można być bogatym i ten kontakt odzyskać. To są dwie niezależne rzeczy, ale faktycznie bogactwo może troszkę sprawić, się że... zadłużył w tym bogactwie, no nie ukrywajmy. Ale dobrze, to spójrzmy teraz na co ja Kubę Wojewódzkiego ostatnio przelotem tak oglądałem, chociaż nie jest to mój ulubiony program, ale gdzieś przez przypadek usłyszałem, był sportowiec i też padło pytanie do niego. To powiedz mi, to ile tak pieniędzy tak lekko ręką gdzieś tam sobie przepuściłeś na imprezach czy tam gdzieś? I on tak swobodnie, no jakieś 20 milionów. I to jest, to jeden z ostatnich odcinków, więc można sobie tam przesłuchać. Natomiast to jest, wydaje mi się, niewłaściwa ścieżka. Bo można pomagać innym, można... To nie jest proste. Ja też sam gdzieś tam się z tym zmagam. Między innymi po to otworzyłem fundację, żeby gdzieś część tych wypracowanych środków przekazywać i w miarę racjonalnie rozdzielać. W Radzie Nadzorczej mamy mecenasa, który gdzieś tam w Radzie Fundacji na tym wszystkim czuwa i chciał, żeby to szło w odpowiednią stronę. O tej fundacji dzisiaj mówiłem. Jeden z projektów, to jest chyba czwarty projekt, jest taki, podziel się z innymi tym, co ci zbywa, bo to jest najciekawsze. Jeżeli ty masz coś w domu, co ci zbywa, nie wiem, sprzęt gospodarstwa domowego, ubrania, daj znać, mamy podpisane umowy ze spedycją, która podjedzie, odbierze to od ciebie, a my postaramy się to rozdać potrzebującym. I to jest na przykład myśl, i to jest spożytkowanie czasu właśnie na różnego rodzaju projekty, w których można innym pomagać. Chociaż powracając do tematu, czyli to pytanie, które zadał Maciek, to jest bardzo trudne pytanie, bo ja 21 lat prowadzę różnego rodzaju interesy i można powiedzieć... Od zawsze starałem się być blisko Boga, tak jak pamiętam. Nie zawsze mi to wychodziło, no umówmy się. Wiele potknięć miałem w życiu swoim. Niemniej jednak były takie okresy, że wydawało mi się, że jestem bardzo blisko Boga, a jednak miałem cały czas pod górkę. A były, czy można było powiedzieć, są okresy, gdzie czuję, że to jest niesamowite błogosławieństwo, gdzie Bóg wspiera. Nie wiem, jaka to jest zależność, ale chciałbym powiedzieć jedno. Bóg umie nas wychowywać, dopuszczając pewne błogosławieństwa lub nie. I myślę, że to wychowanie charakteru dzisiaj jest najistotniejsze. Patrząc z perspektywy czasu, być może i ty, Maciek, dostrzeżesz, że
że to przestrzeganie rad Bożych w przyszłości zaowocuje, chociaż dzisiaj może niekoniecznie ci bezpośrednio pomagać w biznesie. Kolejne pytanie. Zbyszek pyta. Marek zakończył mówiąc między innymi o zdrowiu. Jako efekcie bycia blisko Boga. Czy to zawsze tak działa? Chyba nie jest to zawsze takie oczywiste, jak my to widzimy. Chciałem przekazać pewne rady biblijne, które mówią o tym, co dobre jest dla nas jako ludzi. Pan Bóg jako nasz konstruktor w tej księdze, którą za Jego sprawą ta księga powstała. I to, co niezwykłe, tych ponad 3000 lat temu, kiedy te rady zostały spisane odnośnie zdrowia, one do dzisiaj okazują się być dla nas korzystne. Więc to po pierwsze pokazuje mi wartość Pisma Świętego. Mądrość wyższą niż najmędrsi ludzie, którzy tą księgę spisywali. I kiedy porównamy ludzi, którzy żyją zgodnie z tymi zasadami i tych, którzy nie żyją zgodnie z tymi zasadami, to będziemy bardzo wyraźnie widzieli, że komfort życia, zdrowie tej grupy, którzy się trzymają Bożych biblijnych zasad, będą żyć dłużej, zdrowiej i szczęśliwiej niż ci, którzy się ich nie trzymają. Więc jest to pewnego rodzaju również statystyka, bo nasze życie to nie tylko jakiś taki labirynt, którym przemierzamy, rady, których musimy przestrzegać, opanować. Nie, życie z Bogiem. Poza tym żyjemy na świecie, gdzie wciąż zły ma całkiem sporo do powiedzenia, gdzie te choroby spadają na ludzi bez przyczyny. Księga Hioba chyba będzie tutaj najlepszą odpowiedzią. Człowiek, który żył z Bogiem, nagle spadło na niego wszystko, co najgorsze, najtrudniejsze. Jest dla nas taką zachętą, że kiedy tak jak Hiob trzymamy się go pomimo wszystko, Pana Boga, no to zawsze to ostatnie słowo należy do Niego, do Pana Boga. Dokładnie, ale tak a propos zdrowych zasad życia, które Biblia nam oferuje, które się sprawdzają i są medycznie też potwierdzone dzisiaj. Zresztą nie muszę potwierdzeń medycznych, widzę to po sobie po prostu, że często wydolność na siłowni mam większą niż 20-latkowie, ale też myślę to ważne, warto podkreślić, że właśnie wiara i takie aktywne jakby uczestnictwo w wierze poprzez modlitwę, poprzez życie w społeczności religijnej też to życie nam wydłuża i powoduje, że jest po prostu zdrowsze i pełniejsze, co też jest medycznie i naukowo udowodnione, więc jakby nawet nie same stosowanie zasad zawartych w Biblii, ale sam fakt wiary takiej aktywnej w naszym życiu też ma lecznicze działanie. No tak, ale co z osobami, które już są chore? Co mamy im powiedzieć? Czy mają stosować te zasady? Oczywiście, jak najbardziej, ale czasami są choroby, które jest naprawdę ciężko wyleczyć i może właśnie tutaj chodzi o to, żeby taka osoba, która właśnie choruje, doświadczyła właśnie pomocy chrześcijan. Żebyśmy właśnie my się zebrali poprzez różnego rodzaju właśnie działania fundacji, czy poprzez modlitwę, żebyśmy nad taką osobą się właśnie modlili, żebyśmy zbierali być może jakieś fundusze na jakieś zabiegi, na jakieś operacje i w ten sposób takiej osobie pomogli. A jeżeli to jest niemożliwe, no to jak najbardziej zostaje właśnie chyba to jest najważniejsze tak naprawdę, nadzieja na to nowe życie w niebie, prawda? Więc... No właśnie, szkoda, że tu nie ma Jezusa z nami. Przecież taka dosyć niesamowita, no właśnie, bo podniosłeś temat chociażby chorób genetycznych, które kompletnie nie są zależne, tak? Od tego, jak żyjemy, rodzą się chore dzieci, bardzo chore. I taki dla mnie najbardziej niesamowity przypadek, znaczy no taki może bardziej medialny, to jest historia Nika Wójcika, który urodził się bez rąk i bez nóg. I pamiętam właśnie taki wywiad z nim, kiedy on opowiadał o tym, że jako 8-latek bodajże, czy 9-latek próbował popełnić samobójstwo, topiąc się w wannie i w zasadzie tylko myśl o bólu rodziców i powstrzymała go przed tym. I że jakby całe dzieciństwo zadawał sobie pytanie i pytał Boga, dlaczego? I właśnie dziennikarka go zapytała, czy otrzymałeś w końcu odpowiedź. A on mówi tak, w pewnym momencie otrzymałem, tylko że ta odpowiedź była też pytaniem. I ona właśnie brzmiała, czy mi ufasz? Jakby od tego momentu po prostu zupełnie gdzieś jego życie się zmieniło. Ten człowiek jest dzisiaj w
fantastycznym mówcą motywacyjnym dla setek tysięcy ludzi. Pisze książki, jeździ po świecie. I może cierpi, bo oczywiście cierpi. To nie jest tak, że jego życie jest pasmem radości, ale potrafi tą radość dawać też innym i dawać nadzieję po prostu. I czasami to jest jedyne, co czasem możemy dać. Swoją obecnością, właśnie modlitwą, pokazaniem komuś, że jest ważny dla dokładnie nas. Nie jeszcze są jedno to... zdanie powiem, no. Że ta choroba, to upośledzenie w jego przypadku jest ogromnym błogosławieństwem dla innych ludzi. Więc to jest naprawdę... Nie są to proste tematy, bo na przykład mam przyjaciółkę w Poznaniu, która jest promotorką zdrowego trybu życia, odżywiania się, sportu i cała rodzina się jakby tu dobrze odżywia, a jednak ostatnio doświadczyło ich w rodzinie nowotwór jednego członka rodziny i jakby nie ma tutaj takiego przełożenia, bo pewne rzeczy dla mnie są oczywiście niewytłumaczalne. Kiedyś jak spotkamy Boga, będziemy mogli Mu zadać pytania wprost, ale na pewno z Bogiem jest o wiele prościej. Ja też miałem w swoim życiu kilka takich przypadków, gdzie mocno prosiłem o Boga o pomoc, o wyleczenie, stosowałem różnego rodzaju zioła i się udało. Ostatnio walczyłem z kamykami na woreczku żółciowym i z prawie 2 centymetrów po ostatnim badaniu, po 6-miesięcznej kuracji, miałem już 5 mm i one się cały czas zmniejszają, czyli okazuje się, że nie zawsze operacja, zabieg wycięcia woreczka żółciowego musi być konieczny, chociaż często lekarze mówią, że to na przykład jedyna ścieżka. Pamiętam, jak miałem kolano uszkodzone podczas gry w piłkę nożną i lekarz mówił na rentgenie, pokazywał ewidentnie, proszę bardzo, kolano wyszczerbione, pływa w środku kawałek kości, tutaj już to zarasta, pokazywał, tłumaczył, nie da się inaczej, to jest kość, będzie pana bolało, trzeba wyciąć. Wyjechał na urlop, po urlopie miałem mieć zabieg, a ja usilną modlitwą i okładami zziął. Sprawiłem, że kolano przestało boleć. Jak poszedłem po 2 tygodniach, lekarz powiedział, że to jest niemożliwe. Więc trudno powiedzieć, czy to zioła, czy to pomoc Boża. No akurat specjalnie o ziołach wiele nie mamy w Piśmie Świętym, ale jednak pokarmy, które powinniśmy spożywać, których powinniśmy unikać, są i one najprawdopodobniej może dzisiaj doprowadzają do tego, że jest taka wielka też... Myślę, że warto ufać temu, który nas stworzył, bo on wie po prostu najlepiej, co jest dla nas dobre, ale też musimy pamiętać o tym, o czym wspomniał Marek, że na tym świecie szatan też nieźle miesza. Żyjemy niestety w świecie zdeformowanym przez grzech, który się objawia też i w chorobach, tak? Inaczej nie dlatego, że ktoś grzeszy, tylko po prostu... Na tym świecie będziemy doznawać cierpienia i w to życie jest to wpisane po prostu. Czasem trudno to wytłumaczyć, trudno się z tym pogodzić, szczególnie kiedy rodzą się chore dzieci. No to już w ogóle ból jest ogromny, ale nie wyobrażam sobie jakby przechodzenia przez takie sytuacje bez wiary i bez Boga. Taką niezwykłą strategią, którą diabeł prowadzi, to o czym Aniu mówisz, to jest to, że dzieją się na tym świecie bardzo przerażające rzeczy. Choroby, cierpienia, ludzie ludziom wielkie krzywdy wyrządzają. Później mówi, sam jest inspiratorem tego, co ciemne, tego, co złe, a później mówi, widzicie, to Bóg wszystko, to jest Jego świat, nie? Więc w ten sposób tym wierzącym ludziom próbuje zabierać wiarę. Sam, zresztą tak jak Księga Hioba, jeszcze raz się do niej odwołam, Księga Hioba pokazuje, że to diabeł był tym, który wszystkie cierpienia zsyłał na Hioba, a Hiob nawet nie wiedział, co to się stało, kto mu to zrobił. On nawet myślał, że to Pan Bóg. I tak samo i w naszym życiu i świecie diabeł ciska swoimi nieszczęściami, a obwinia o nie Pana Boga. I tak jak Wojtek powiedział, na wiele pytań nie znajdziemy odpowiedzi. Być może dopiero w niebie. Jest to bardzo trudne, bo pamiętam, jak nawet mój brat zarzucił mi, kiedy mówiłam właśnie jakiś niesamowitym błogosławieństwie dotyczącym też finansów, rozwiązania jakiejś bardzo trudnej sytuacji, a mój brat zarzucił mi, ale jak to się ma do tego, że właśnie w tym momencie, nie wiem, jakieś dziecko jest gwałcone przez swojego ojca, zmasakrowane,
i gdzie był Bóg, dlaczego nie obronił? Ja mówię, nie wiem, po prostu wiem, że tu na tej ziemi żyjemy tak jak na wojnie po prostu, tak? I tak naprawdę ja mam opcję albo w momencie, kiedy jestem ranna, być opatrywana w Bożym namiocie po prostu, pod dobrą opieką i albo po prostu wykrwawiać się gdzieś samotnie w rowie. Wolę te opcje po prostu Bożego namiotu A tak jak powiedziałeś, na wiele pytań tak naprawdę odpowiedzi nie znamy. Jest to bardzo trudne. Następne chyba trudne pytanie znowu, które troszeczkę zahacza tematykę pierwszego webinaru, który był. Tutaj ktoś o inicjałach EM pyta, czym jest sukces? Po co nam tu na ziemi sukces? W kazaniu na górze jest napisane, że błogosławieni są ubodzy. Czemu dążyć do powodzenia w biznesie, w pracy, skoro ubodzy są błogosławieni tak samo jak ci czystego serca? Ale mamy być ubodzy w duchu, tam ktoś właśnie zapomniał. Ubodzy w duchu, czyli ludzie, którzy czują swój brak. Nieraz chyba większość ludzi się z tym zmaga. Jak ja mam przyjść do Pana Boga? Ja, szary, zwykły, zjadacz chleba, grzesznik. Przecież to musi zrobić ktoś za mnie. A to właśnie Pan Jezus przychodzi, żeby to odczarować przed człowiekiem i mówić człowieku, możesz sam przyjść do Boga, możesz z Ojcem rozmawiać, On jest naprawdę dobry. Zresztą sam później w rozmowie z jednym z apostołów, Filipem, mówi, kto mnie widział, widział Ojca. Pan Jezus mówi, jak mnie widzieliście w działaniu uzdrawiającego, pomagającego, życzliwego, przyjmującego grzeszników, to właśnie taki jest Ojciec. No ale też jest drugi biegun ludzi, którzy z kolei mają takie poczucie, ja jestem kowalem swojego sukcesu, swojego losu, to dzięki mojej pracy ja zdobyłem to, zdobyłem tamto. Jak ja nagle mam uświadomić sobie, przyznać, że jestem niedoskonały, że ja czegoś potrzebuję od jakiegoś Boga, którego nawet nie widzę. I tu też jest problem bardzo często, tak, żeby jakby w tej swojej słabości odnaleźć siłę, w swojej niemocy odnaleźć nieprawdopodobną moc. I to jest często też problem. I też nie bać się przyznać, tak jak mówisz, do tego, że słabi jesteśmy. No dobrze, to czym jest sukces? I czy powinniśmy na pewno dążyć tu my, jako chrześcijanie na ziemi? Ja może tak powiem. Bóg powołał nas do różnej pracy. Są lekarze, są strażacy, są policjanci, są górnicy. Dziękuję za pozdrowienia od Franciszka, który jest górnikiem i który właśnie napisał, że bardzo nam dziękuję za to, że tu jesteśmy i mówimy o Bogu. Franciszek, pozdrawiamy Cię. Bóg dał też różne talenty. Te talenty mogą być bardziej wykorzystywane, mniej. Niektórym wystarcza to, co mają, niektórzy sięgają trochę dalej po marzenia, niektórzy stają się przedsiębiorcami, niektórzy jeszcze potrafią tak zaczarować biznes, że nie pracują, a ten biznes pracuje dla nich. Ja przynajmniej zawsze do tego dążyłem i też to osiągnąłem, więc jest może trochę łatwiej. Natomiast naprawdę nie trzeba być bardzo bogatym, żeby być szczęśliwym. Ja nie należę do ludzi bardzo bogatych. Może to jakoś tak poukładałem, może to jest też dar, może jest to spryt, może jest to umiejętność, którą wykorzystałem. Czy mówisz, że PR? No trudno powiedzieć. Trudno powiedzieć, co tak naprawdę miało na to wpływ, ale no niemniej jednak niektórym się udaje. I teraz potem pytanie, co dalej za tym idzie? Czy ten ktoś jest szczęśliwy? Bo ja uważam, że szczęście jest wtedy, kiedy możesz realizować samego siebie, kiedy na pierwszym webinarze z nami był Tomek, który jest lekarzem. Spotkałem się z nim przedwczoraj. Co ciekawe, razem modliliśmy się. I Tomek wrócił z pracy po 16 godzinach pracy w szpitalu. I widać było, że jest mocno zmęczony. A może i lekko był taki przytłumiony, może podłamany, trudno powiedzieć. Każdy ma swoje problemy. Niemniej jednak powiedział, jak ja kocham swoją pracę. Jak ja lubię być tam i pomagać ludziom, leczyć ich. To jest, podejrzewam, jego sukces. Co prawda przyznał się, że niektóre problemy przerastają go też w tej pracy. Tomek jest jeszcze młodą osobą, a przecież podejmuje decyzje jako lekarz, które są decyzjami ze skutkami potem, odpowiedzialnymi. Potem ta odpowiedzialność przechodzi na niego i musi się sam ze sobą zmagać. No na pewno to jeszcze my tutaj wiele przed nim, żeby uodpornić się na to, ale jednak jest szczęśliwy, idzie tą ścieżką, jest blisko Boga, no i można. Można być biznesmenem, można być pracownikiem. Każdy gdzieś odnajduje swoją rolę i to też jest dla niego sukcesem w pewnym sensie. Ja myślę, że Bóg nie lubi ludzi leniwych, bo Bóg jest Bogiem
Kto nie pracuje, niech nie je. Niesamowitej pracy i takiej pieczołowitości w tym wszystkim, co zrobił. No, kurczę, spójrzmy na każdy drobny kwiatek. No, to jest po prostu arcydzieło. No, to jest każda roślina, każde zwierzę. My jesteśmy niesamowitym tworem. Ile to musiało wymagać jakiejś myśli twórczej, chęci stworzenia czegoś pięknego. I myślę, że tego też po prostu Bóg oczekuje od nas, że jeżeli obdarzył właśnie to, co powiedziałeś, obdarzył nas jakimiś talentami, to ważne jest, myślę, sukcesem jest to, kiedy potrafimy tych talentów używać, znaczy przede wszystkim rozwijać je i pracować nad nimi, żeby służyły innym ludziom, żeby tego nie zatrzymywać dla siebie, bo co z pięknej galerii, na przykład chociażby obrazów, którą zamkniemy na cztery spusty, nikt jej nie zobaczy, nawet my sami nie będziemy jej oglądać, bo będzie zamknięta po prostu. Nie ma żadnej wartości. Myślę, że sukces to poniekąd realizacja swoich marzeń, sprawienie, że robisz to, co chcesz, to, co lubisz, to, co kochasz. Nie musi to być z wielką przesadą, a czasami tak jest, że ta przesada sama przychodzi, bo jeżeli okazuje się, że no, jest sukces, być może jest wysoka sprzedaż, to wtedy jakby samo z siebie też to czasami wynika i przez lata może szukasz tej ścieżki, nagle trafiasz na właściwą falę i to przychodzi. Karolina... Wojtek, nie, to ja muszę tutaj coś dorzucić. Proszę bardzo. Koniecznie, tak, nawet trochę kij w mrowisko. Bo my żyjemy w takich czasach właśnie, rób co lubisz, świat jest twój, ty tu jesteś najważniejszy. W przerysowanej wersji rób ta, co chce ta. Ja osobiście jakby nie polemizuję z całą ideologią Jurka Owsiaka, bo to nie o to chodzi. Natomiast chęć pokazania człowieka, że tutaj o ciebie chodzi, ty jesteś najważniejszy, to jest język reklamy. Ale jeżeli my jesteśmy przy Piśmie Świętym i tam chcemy znaleźć mądrości, to zobacz, człowieku, dzisiaj jesteśmy, nie? Dzisiaj sobie siedzimy, jest program, kładziemy się spać. I co będzie, jak się nie obudzimy? Świat się będzie kręcił dalej. Parę osób może zapłacze, później przyjdą... No pytanie, w którym miejscu ty teraz jesteś? Przyjdą na pogrzeb. Gdzie jesteś? Czy jesteś blisko Boga, czy nie? Nie jesteśmy najważniejsi. Czy swoje marzenia, miałeś czas dla Boga i czas na to, żeby sobie pokładać to życie duchowe, czy nie? Czy tylko ten sukces i praca i to wszystko, co się dzieje wokół ciebie, było najważniejsze? Bo to jest jakby istotą. Znaleźć równowagę, moim zdaniem. W moim życiu, moim odkryciem, to, co jest moim największym sukcesem, to to, kiedy kładę się wieczorem spać, przykładam głowę do poduszki, to ta poduszka nie jest twarda jak kamień, nie boję się myśli, a jeżeli ten Bóg tam jest, nie, ja się z Nim mogę przyjaźnić. Ja wiem, że to, co On mi obiecał, to jest mój największy skarb. To jest mój sukces, a wszystko inne jest dobrym dodatkiem. Czasem jest więcej, czasem jest mniej. Naprawdę cieszę się, jestem wdzięczny, że żyjemy w czasach... W jakich kategoriach ten sukces pojmujemy? Bo sukces można mieć duchowy, można mieć sukces osobisty, można mieć sukces w pracy, sukces w biznesie. To są różnego rodzaju, widzisz, sukces. Ja myślę, że istotą jest połączyć to wszystko, nie dać się zatracić w tym pędzie właśnie świata i mieć miejsce dla Boga. Ale to nie my i nasza tutaj jakby wola w tym jest najważniejsza, tylko to, czego Pan Bóg chce od nas. Czy na pewno to, co robimy w naszym życiu, czy to jest naszym powołaniem? Tak, myślę, że sukcesem w życiu chrześcijanina to jest poddanie się woli Bożej. To ale jest jeden z najtrudniejszych. Można naprawdę mieć wielką satysfakcję, latać samolotami. Skąd wiedzieć, że to jest wola Boża? Skąd wiedzieć, że twoje wycieczki do Izraela były wolą Bożą? A mam niesamowite historie, jak Pan Bóg nas prowadził, stawiał ludzi na drodze. Mam na to dowody, Wojtek. Tak? Mam. I właśnie dlatego myślę, że to jest dla nas... Dla każdego człowieka potrzebne, żebyśmy widzieli, czy nas Bóg w życiu prowadzi. Czy jesteśmy prawdziwie Jego dziećmi, które trzymają Ojca za rękę i w dobrym, i w złym. Tak jak w małżeństwie, i w dobrym, i w złym. I czy to miejsce, w którym jestem, to jest to, którym On chce mieć mnie? Czy to, co robię, to jest Jego robota? Dobrze, to jeszcze inaczej. A czy... można? Tak, ale tylko jeszcze takie pytanie wtrącę. Czy Bóg może potępić to, że jesteś szczęśliwy, że dążysz do tego, żeby jakiś tam sukces osiągnąć, żeby pogodzić życie prywatne, firmowe? No, czy powinniśmy to porzucić? Ale Bóg jest Bogiem miłości, Bóg chce dla nas szczęścia. Jejku, stworzył mężczyznę, stworzył kobietę, żeby byli szczęśliwi, a nie po to, żeby byli nieszczęśliwi.
stworzył dla nas piękną przyrodę, żebyśmy mogli się nią cieszyć. No jak można myśleć, że Bóg nie chce, żebyśmy byli szczęśliwi? Ale to zaraz padnie pytanie, a co z samochodami? To jak mam piękny samochód, się z niego cieszę, to dobrze czy źle? Czy to w tą stronę, czy nie? Czy już samochody to nie? Znaczy, jeżeli kochasz ten samochód bardziej niż swoją żonę, no to... Pamiętacie o mnie, super, cieszę się. Wiecie, jak byłem sportowcem, to myślałem, że sukces w moim życiu będzie, jak będę miał dużo właśnie tych osiągnięć sportowych. W pewnym momencie miałem te puchary, medale, całą szafkę tego wszystkiego i patrzyłem na to i wiecie, nie dawało mi to szczęścia i radości. Czułem dalej wewnętrzną pustkę i kiedyś myślałem, że jak to będę miał, to będę szczęśliwy i to miałem i nie byłem szczęśliwy. I zacząłem szukać właśnie czegoś głębszego, czegoś większego niż tylko to, co ja jestem w stanie osiągnąć. I wtedy sięgnąłem po Biblię i wydaje mi się, że sukces, przynajmniej dla mnie, to jest służenie czemuś większemu niż ja jestem. To jest właśnie pójście za Bogiem, bo to jest coś trwałego. To jest pomaganie innym ludziom. To jest coś, co dajesz innym. Nie wiem, jakie wy macie doświadczenia, ale to jest coś, co sprawia mi największą radość, kiedy ja mogę pomagać innym ludziom. No to jest to, co ja mówiłam też, to o służbie po prostu. Tak, no tak, ale nie wszyscy możemy być duchownymi. Wszyscy. Ale nie, czemu, dlaczego musimy być duchownymi, żeby służyć innym? No dobrze, ale wtedy jak nie jesteśmy, to jednak pracujemy i do czegoś dążymy i mamy swoje plany, cele. No dobrze, ale wiesz co, czasami ta służba innym, czasami jest tylko nawet to, że po prostu słyszysz taką myśl, kurczę, zadzwoń do kogoś, po prostu zupełnie abstrakcyjną i po prostu to robisz i nagle się okazuje, że tym telefonem po prostu kogoś stawiasz na nogi albo wyciągasz z czarnej dziury. Czasami jest to, że po prostu pomyślisz o tym, żeby kogoś zaprosić na obiad i to też jest nagle po prostu tego kogoś uszczęśliwia i daje mu siłę do pokonywania kolejnych trudności. Ja dużo z niepełnosprawnymi pracowałem. Wystarczy po prostu pójść do niepełnosprawnej osoby, która przeważnie jak jest na wózku, to ona siedzi prawie sama cały dzień w domu sama i pójść i z nią porozmawiać. Jaki dzień minął, poopowiadać, jak tobie minął dzień, może ją zabrać. To nie przeszkadza w pracy i w realizacji naszych celów życiowych, zawodowych. A dlaczego ma przeszkadzać? No ale bo mówimy o sukcesie, który gdzieś tam jest na końcu tego wszystkiego, nie? I dążeniu do niego. Biblijna reguła jest taka, miłuj bliźniego swego jak siebie samego. I bardzo ważne jest, żeby siebie miłować, ale żeby zachowywać dobrą proporcję, prawda? Czyli jeżeli dbamy o to, żebym ja, moja rodzina i żeby wszystko się dobrze kręciło, to w podobny sposób zadbajmy o naszych bliźnich. No właśnie, więc dochodzimy do tej równowagi. Balans. Cały czas, o której mówię, balans. Czyli zachować równowagę pomiędzy tym, co, o czym nam mówią nasze pragnienia, ale o tym, co też powinniśmy robić, do czego powinniśmy zmierzać. No bo pytanie podsumowujące, czy w takim razie powinniśmy zarzucić sukces? No bo właściwie cóż to jest tu wszystko marność na tej ziemi? Prawdziwy sukces jest tam. A to prawda. Teraz pytanie, jak się tam znaleźć? Normalnie, uczciwie to znaczy tak, żyć, pracując. A wcześniej na nowo się narodzić. To jest najważniejsze. Prawda? Ja powiem tak, jeżeli by ten sukces taki w tym sensie ludzkim, czyli ta kariera, nie wiem, wielkie pieniądze, miał stanąć nam na drodze do tego prawdziwego sukcesu, to na pewno to zostawić. Tak. To nie ma co do tego wątpliwości. Ale myślę, że fajnie jest po prostu złapać balans, bo przecież Bóg nie po to obdarzał nas różnymi talentami, żebyśmy, nie wiem, siedzieli po prostu i płakali, i narzekali, i nie robili tego, co potrafimy robić najlepiej. No przecież to nie o to chodzi. Ja myślę, że na każdego z was, właśnie jak tak sobie popatrzyłem, to każdy z was jest człowiekiem sukcesu, a jednak umie pogodzić to wszystko w swoim życiu. Kamil jest przespaniałym masażystą i realizuje się w swoim życiu. Ania osiąga sukces w swoim aktorstwie. Mamy swego czasu mistrza Polski w kickboxingu. Mistrza świata. Mistrza juniorów, tak. Juniorów. Mistrza świata juniorów. Tak, tak, mówiłem. Ale nie. Paręnaście minut temu. No a jednak odnajdujemy się w tym, żeby jednak nie dość, żeby być blisko Boga, to jeszcze o tym Bogu mówić. Myślę, że to jest najistotniejsze, a faktycznie... No, pozdrawiamy Karolinę. Karolina przysłała tutaj swój sukces. I ja nie wiem, czy kamera tutaj zbliży. Karolina, gratulujemy ci i to jest faktycznie to cudo największe, bo życie i dzieciaki to jest przespaniała rzecz, nie? Nie wiem, czy tam kamera widziała. Można zbliżyć? Kamerę? Zaraz zobaczymy, która kamera... O, jest coś, jedzie, jest, jedzie, tak, jedzie, tak, jedzie. Tak, tak. O, tu jest ten mały sukces, właśnie już widać. O, wspaniale. Karolina, pozdrawiamy cię serdecznie i twojego małego dzidziusia. To jest niesamowity sukces, to prawda.
No dobrze, kolejne pytanie. Myślę, że już jedno... Ostatnie nawet. Bóg to, Starego... To będzie też sukces, jak pójdziemy dzisiaj o dobrej godzinie spać. Dobrze. To przedostatnie takie szybkie. Czy chrześcijanowi przystoi pracować w miejscu, gdzie oprócz chleba sprzedaje się też na przykład papierosy i alkohol? Bardzo trudna sprawa. Tak czy nie? Tak czy nie? Przystoi czy nie przystoi chrześcijanowi pracować tam, gdzie sprzedają papierosy i alkohol? Kamil nie wie, Marek? Ciężko powiedzieć. To będzie zależało od miejsca, bo jeżeli to będzie sklep spożywczy, który nie jest moim sklepem, bo jeżeli to byłby mój sklep i ja bym miał zarabiać na sprzedaży alkoholu i papierosów, to zdecydowanie nie. Natomiast jeżeli człowiek szuka pracy i raz jest na dziale mięsnym, chociaż nie je mięsa na przykład, a innym razem na innym dziale, a innym razem na kasie, gdzie podaje papierosy, no jeżeli będzie się z tym czuł źle, ja bym nikogo takiego nie potępiał, natomiast myślę, że to będzie zależało od osobistej wrażliwości. Czyli ten, kto prowadzi swój biznes, trzeba się zastanowić. Ja wiem sam, to po sobie prowadziłem 3 lata dyskotekę, bardzo fajny klub, gdzie 300 osób naraz mogło się bawić i nie było alkoholu. I bawiliśmy się. Co prawda biznes zbijał lokal obok, ale to jest inna sprawa. Ja jako aktorka chrześcijanka na pewno nie wystąpiłabym w reklamie alkoholu i papierosów. Też za żadne pieniądze nie wyobrażam sobie. Ja. Dla mnie to nie problem. Jeśli kogoś sumienie tak nie potępia, no to niech robi, jak go Pan Bóg prowadzi. Są różne drogi i Bóg też różne lekcje w różnym czasie daje ludziom. To nie jest tak, że Bóg zaraz całą wiedzę chce od razu do głowy włożyć. Czasami muszą minąć lata, żeby ktoś coś zrozumiał, zmienił swoje zachowanie i Bóg daje nam ten czas. No dobra, Grzesiek, ale ty tak? Ty tam się czujesz w sklepie dobrze, tak? Sprzedając? Jakbym pracował w sklepie, myślę, że tak, że mógłbym być światłością świata, będąc w tym sklepie, na przykład rozmawiał z tymi ludźmi, którzy kupują, dając im ten alkohol i też mówiąc o złych skutkach tego alkoholu, po prostu nie zamykać się na ludzi, nie odgradzać się, bo to czasami my jako chrześcijanie potrafimy wybudować wielki mur i powiedzieć, teraz tu jest strefa święta, tu jesteśmy my, a tam, wiadomo, plebs, goje, czy jakieś inne określenia. Nie. Jezus chodził w różne miejsca i na uczty go zapraszali, i na różne uczty, i grzesznicy, cudzołożnice były, i dużej maści inni ludzie. Jezus przebywał, był z tym światłem. Unikać oceniania po prostu, tak. To przede bardzo wszystkim... dobrze, więc w takim razie ostatnie pytanie, chyba jedno z najtrudniejszych, uwaga. Bóg Starego Testamentu krwawy, a Bóg Nowego miłujący, uzdrawiający. Czy to dwaj różni bogowie? Nieprawda. No w Starym Testamencie jest tyle fragmentów o miłującym, cierpliwym, dobrym Bogu, takim subtelnym, delikatnym. Jeśli można, ja całe kazanie teologiczne, ja studiuję teologię, jestem na 4 roku, specjalizuję się w Starym Testamencie na temat tego zagadnienia, to się teodycea nazywa. Dlaczego Bóg się różni w Starym Testamencie, właśnie tak jak tutaj, a w Nowym, mimo tego, iż są pewne aspekty też Bożej miłości. Tak w skrócie, w telegraficznym skrócie, bo to jest głębszy temat. W czasach Starego Testamentu szatan przybywa, ma dostęp do nieba. Księga Joba nam to pokazuje. On ma dostęp, aby pójść do Pana Boga, z Nim rozmawiać i te swoje pomysły proponować Bogu. Co ciekawe, Bóg się do tego zgadza. To jest długi temat i nie będę tego rozwijał, ale w Nowym Testamencie szatan i aniołowie zostają rzuceni z nieba. I jakby niebo jest czyste od nich wszystkich. I ten charakter, pełny charakter Boży, bo Bóg się nie zmienia, może się w pełni właśnie objawić w Nowym Testamencie. To jest taki świeży argument. Przed chwilą mi wpadł na myśl. Tak jak żyjemy w tych naszych skomplikowanych czasach, każdy na swój sposób był skomplikowany. I mówimy, dlaczego Pan Bóg nie reaguje, kiedy się dzieje jakieś zło, cierpienie niewinnych. No a w Starym Testamencie Pan Bóg reagował i niektóre narody żyły tak haniebnie, że Pan Bóg powiedział po prostu, te narody zakończyły swój czas, kiedy miały możliwość poznać mnie jako Boga Stwórcę. No i z jednej strony chcielibyśmy, żeby Pan Bóg był sprawiedliwy, a z drugiej strony nie chcemy, żeby cokolwiek robił. I w Nowym Testamencie zauważam
nawet jakiegoś rodzaju inne podejście Pana Boga, tak jakby narody trochę inaczej dojrzały, jako nasz świat. Jednak sporo się zmieniło i kiedy przychodzi Pan Jezus, On pokazuje swoją osobą czysty, niczym nieskażony Boży charakter. Bo na przykład w Starym Testamencie, kiedy Pan Bóg wyprowadzał Izrael z Egiptu, to mówił, ja was wprowadzę do tej ziemi obiecanej. Ja poślę przed wami szerszenie, że wypędzą te narody. Izrael wcale miał nie walczyć. A oni mówią, my, dlaczego my mamy nie walczyć? Jesteś gorsi jesteśmy? A Pan Bóg mówi, no jak chcecie, to walczcie. No to później walczyli. W Nowym Testamencie w osobie Pana Jezusa mamy czysty obraz tego, jaki jest Bóg. A jeżeli chcemy patrzeć na Stary Testament, to musimy zawsze patrzeć na niego przez pryzmat osoby Pana Jezusa. Jeśli można jeszcze, właśnie w Starym Testamencie, jak patrzymy na wiele fragmentów, to Bóg nie działa na zasadzie takiej monarchii, co mówi aniołom, ty zrób to, ty zrób tamto, ale widzimy często dialog, który się pojawia właśnie w Księdze Joba z innymi jakimiś bytami anielskimi. Widzimy w Księdze Królewskiej, pierwsza księga, ostatni rozdział, ten proroctwo Micheasza, gdzie Bóg wysuwa pewien pomysł, kto zwiedzi Achabę, aby poszedł na wojnę. I Biblia nam sprawozdaje, że jeden mówił to, a drugi mówił tamto i wystąpił pewien duch, który powiedział jeszcze co innego. Czyli widzimy pewną dyskusję, która się toczy tam. I też, jak dobrze wiemy, różne byty jeszcze w tym Starym Testamencie są w niebie. A w Nowym to już inaczej ta sprawa wygląda. Ja też myślę, że Stary Testament to jest wychowanie właśnie ludu Bożego i w wielu miejscach Bóg już tracił cierpliwość. Tak było przy potopie, tak byłoby chociaż tuż po wydaniu przykazań na Mojżeszowi na górze Synaj, gdzie Mojżesz schodzi na dół, a ci zamiast czekać i modlić się do ulu, zebrali złoto i odlali sobie cielca, któremu skłaniali pokłony. I Bóg zna nasze serca i Bóg wie, w którą stronę idzie zło i grzech. I w pewnych momentach ten grzech odcinał. Po prostu, jeżeli Sodoma i Gomora nie dawała nadziei, przecież był tam Abraham, który negocjował z Bogiem, że no, jeżeli by się znalazła tam chociaż pięć osób, no to przecież Bóg mówił, że jeżeli by się znalazło pięć osób, to nie zniszczy Sodomy i Gomory. No i co się dzieje? I ewidentna kara. I takich sytuacji było w Starym Testamencie dużo. Dzisiaj, w dzisiejszych czasach Bóg już tak nie ingeruje. Ten grzech się mocno rozwija. Widzimy go. I Bóg zapowiedział, że właśnie w tych czasach, kiedy już nie będziemy sobie dawać rady, kiedy już nie będzie nadziei, jedynym ratunkiem będzie Jezus, który przyjdzie i położy temu wszystkiemu kres. Zabierze nas tam, gdzie nie ma płaczu, nie ma chorób, nie ma takich problemów. Ja wiem, że dzisiaj nie znajdziemy odpowiedzi na wszystkie pytania, ale kiedyś będziemy mogli stanąć przed Bogiem, jeżeli tylko będziesz chciał. I będziemy mogli Mu zadać każde pytanie. I On będzie miał dla nas bardzo dużo czasu, żeby na te pytania odpowiedzieć. I jak jest napisane, wszystkie wyroki boskie są sprawiedliwe. I wierzę, że sami się przekonamy. Sami się o tym przekonamy. Kończąc dzisiejszy webinar, chciałbym Wam wszystkim podziękować. I podziękować za te wszystkie SMS-y, które się tutaj pojawiają, bo to jest bardzo miłe, kiedy my tu siedzimy, ja tu czasem zaglądam, a jednak te SMS-y tu napływają. Karolina pozdrawia nas jeszcze raz. I my mamy pozdrowienia od Renaty z Białegostoku. No i tak, od Franciszka też wymieniałem. Więc to jest naprawdę bardzo duże wsparcie. A jeżeli chcesz, żeby nasze dzieło się rozwijało, to wiadomo, że przydałoby się jeszcze więcej reklamy, szczególnie dla tego projektu i żeby można było zaprosić jeszcze więcej osób. Fundacja Lepszego Życia, trzeci projekt. Jeżeli będziesz chciał przekazać nam coś, sprawimy, że jeszcze bardziej Słowo Boże będzie się rozwijać. Chcielibyśmy też dystrybuować Pismo Święte na dużą skalę. Jeżeli masz kontakt gdzieś do dostawców Pisma Świętego, które jest tanie, a które jest no, pismem popularnym i można byłoby ludziom rozdawać, wręczać, czy robić naprawdę dystrybucję za niewielkie pieniądze, zgłoś się do nas, pomożesz nam. Wiem, że nawiązałem już kontakt z Robertem, który prowadzi drukarnię, który tutaj był na poprzednim webinarze, że w okolicach wakacji będzie miał właśnie taki egzemplarz Pisma Świętego w niewielkiej cenie. Będziemy chcieli też, żeby to był jeden z projektów, gdzie to Pismo Święte będzie możliwie dostępne dla wszystkich.
Więc jeżeli chcesz nas wesprzeć, zapraszamy na stronie fundacji Pomagamy Leczyć. Przeczytasz o szczegółach w projekcie trzecim. No cóż, mam tutaj ostatni fragment z Pisma Świętego, który na zakończenie zasugerował nam Michał, aby go przeczytać, i on jest bardzo trafny. Jest to fragment z listu do Filipian, 4:12, a który świetnie podsumowuje dzisiejszą dyskusję. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. I w tym wszystkim akurat apostoł się odnajdywał. Mam nadzieję, że i my się odnajdziemy. Pamiętaj, że to jest ten czas, kiedy, w którym powinieneś nawiązać szczególne relacje z Bogiem, z Jezusem, właśnie po to, żeby się stać prawdziwym dzieckiem, mieć te Boże błogosławieństwa, bo wierzymy, że takie można tu na ziemi otrzymywać, no ale przede wszystkim uzyskać to najważniejsze, gdzie na sądzie ostatecznym Jezus okryje cię szatą sprawiedliwości i sprawi, że znajdziesz się w niebie. Obyśmy się tam wszyscy razem znaleźli. Dziękuję wam wszystkim, dziękuję wam serdecznie i na koniec zapraszam do wspólnej modlitwy. Czy jest ktoś chętny z was, kto by chciał modlitwę poprowadzić? To ja się w naszym imieniu chętnie pomodlę. Panie Boże, dziękujemy za to, że ta księga znalazła się w naszych rękach i zmieniła nasze życie. I dziękuję, że możemy z tej księgi wiedzieć, że Ty nas słyszysz, kiedy mówimy do Ciebie i lubisz odpowiadać na modlitwy, kiedy prosimy o Twoją obecność w naszym życiu, o Ducha Świętego, który chce nas prowadzić, chce nas przemieniać. I to jest naszą wielką prośbą, żeby to było naszym największym bogactwem. Twoja obecność, Twoje działanie w naszym życiu. I Panie, używaj nas do tych pięknych dzieł, które przygotowałeś do głoszenia Ewangelii, że w Tobie jest i przebaczenie, w Tobie jest radość. I kiedy człowiek czerpie mądrość z tej księgi, to Twoją obietnicą jest również, że tego chleba powszedniego będziesz nam dawał. Nawet gdyby było ciężko, to obiecałeś, że tym, którzy chodzą z Tobą, są blisko, ten chleb będzie zapewniony. Żyjemy w czasach, kiedy mamy wszystkiego tak dużo. Daj nam, Panie, ufać, gdyby przyszły gorsze czasy. Za wszystko jesteśmy Ci bardzo wdzięczni. Prowadź nas i objawiaj i to, kim jesteś, jaki jesteś i te kolejne mądrości, które w Twojej księdze znajdujemy. Amen. 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 Dziękujemy wam serdecznie, życzymy spokojnej nocy i życzymy, aby wasze Pisma Święte nosiły znamiona użytkowania, a nie tylko były ozdobą na półkach. Do zobaczenia na kolejnym webinarze. Dziękuję wam serdecznie.